więc trzy. Go. Mówisz. Dobra, to jedziemy. Formogatka numer 39. Ale ten czas leci. Okrągła. Okrągła formogatka. Każda jest okrągła. I sezon ogórkowy w pełni. Rok szkolny się skończył. Wakacje, urlopy. Nie wiem jak tam u was, ale u mnie na pewno. Ja mam jednodniowy urlop. Świetnie. Żadnych wakacji. A Kuba? Wczoraj mnie wykorzystałeś, tak? Święto. Nie, wczoraj było święto kościelne, więc mi się należało z urzędu. I dzień ojca był jeszcze. Ja to mojemu ojcu... Za dzień ojca się nie należy. Ale ja mojemu ojcu życzyłem tydzień wcześniej, nie wiem czemu chyba. Okay. Chyba dlatego, bo że... Ten, bo tydzień wcześniej było w Stanach. No więc właśnie, a ja mam, wiesz, ja mam podpięte na Twitterze, na Facebooku samych Amerykanów i tam, wiesz, wszyscy pieprzą, że jest dzień ojca, to ja dzwonię do mojego ojca i mu życzę. On mi mówi, Marcin, to chyba jest za tydzień. Mówię, nie, to jest dzisiaj. Nie, to jest dzisiaj, tato, nie znasz się? No to teraz przyjadą ci z tym, intervention do domu, że pijesz. Także mój ojciec przyjął życzenia i na tym się skończyło. Od siostry się wczoraj dowiedziałem, że wczoraj był dzień ojca. No. Ja już miałem go załatwiony tydzień wcześniej. Bardzo ładnie. No, i forum żyje, i forum Ogatka też. Na forum były dwa fajne tematy, ale na nieszczęście już żeśmy o nich mówili co najmniej po dwa razy na każdy, więc odpuścimy. Wspomnimy tylko, że twój ojciec założył temat powroty znanych i cenionych serii. Powroty znanych i cenionych serii, no to już żeśmy nawet ostatnio też rozmawiali o tym, że te remake'i w HD i... Znaczy, ogólnie w temacie było trochę inaczej, ale to jest też coś, o czym żeśmy mówili już nie raz, więc nie będziemy się powtarzać. No i temat rzeka, likwidacja rynku wtórnego. Jesteś za czy przeciw? Mark 24. I też było. Także nie będziemy do tego wracać. A z racji tego, że jest sezon ogórkowy, to pewnie podcast wyjdzie dzisiaj ciut krótszy, ale za to mamy mnóstwo fajnych gier i to nie są jakieś stare krapy znowu. No trochę jest starych krapów. Trochę jest. Trochę grałem w krapy. Tak nie byłby sobą, gdyby nie odpalił czegoś, co ma z dwa lata. No właśnie. Więc zacznijmy dzisiaj od krapów. To Tartak, ty opowiedz o tym, co ty tam ciekawego wyrwałeś ostatnio. Wiesz, do mnie doszła w zeszłym tygodniu cała paczka krapów, ale to nawet ja nie mam takiej mocy przerobowej, żeby wszystkie 8 gier rozegrać przez ten tydzień, ale najwięcej grałem i skończyłem w Spidermana Web of Shadows. Wow. To jest ten, zdaje się... Wow! To jest, zdaje się, ten z 2008 roku. Tak jest. Październik dokładnie, premiera. W międzyczasie na pewno się ukazał ten najnowszy Shattered Dimensions, ale nie wiem, czy Friend or Foe jeszcze też wyszedł po tym. Friend or Foe był wcześniej. Wcześniej, tak? Mhm. W każdym razie... Pamiętam, bo calakowałem jak dzisiaj, pamiętam to. Jak dzisiaj. W każdym razie byłem pozytywnie zaskoczony, bo spodziewałem się, że to jest jedna z tych gier, które będę musiał odbębnić dla achievementów, a grało się całkiem przyjemnie. Jest to klasyczny Spider-Man, czyli huśta się i buja między budynkami i klepie mordy wszystkich przeciwników po kolei. Scenariusz, historia postaci to jest poziom, który nie wybiega ponad to, co serwowano nam w kreskówce z początku lat 90. Proszę cię. Tak, czyli wszystko jest infantylne, Spider-Man jest głupkowato śmieszny, a całą historię da się streścić w czterech zdaniach. Ale gra się zadziwiająco fajnie. Nie wiem, czy wiecie, ale za tą grę odpowiada m.in. Treyarch, czyli goście od Call of Duty. Mhm. To Activision wydał chyba, tak? Nawet. Activision wydało, tak jasne. Tak. Także gra jest dokonana całkiem przyzwoicie. Oczywiście miasto nie jest tak szczegółowe, jak byśmy tego chcieli, jak chociażby w GTA. No ale też nie spędza się tak dużo czasu na poziomie gruntu. Więcej się buja i śmiga między tymi budynkami, więc można to wybaczyć. No to Spider-Man, czyli głównie się huśta, a drugi najważniejszy element gry to pranie po mordach, które jest też fajne. Tak samo fajne jak w Batmanie, czy nie? Nie, to jest zupełnie... Nie ta liga.
inna kategoria, nie ta liga, wiesz, w Batmanie chodzi o wyczucie rytmu, mhm. a tutaj raczej chodzi o maszowanie. Znaczy jest kilka interesujących kombinacji ciosów. Fajne jest też to, że to wynika odrobinę z fabuły, ale Spider-Man ma możliwość natychmiastowego przełączania się między swój klasyczny strój, a strój symbiota. Okay. I tam wachlarz ciosów jest odrobinę inny. Wiesz, ten czerwono-niebieski Spider-Man ma raczej takie ciosy obezwładniające i spowalniające wrogów. Natomiast symbiot to jest klasyczne pranie po mordzie i zadawanie jak największych obrażeń. I gra jest tak skonstruowana, że jest kilka kluczowych etapów, na których możemy wybrać stronę, po której się opowiemy, czy też dobrą albo złą stronę, dobrać też zła strona Spidermana, weźmie nad nim górę. Także mamy dwa różne zakończenia, co jest miłym urozmaiceniem w grze o Spider-Manie, czy w grze o tej klasy, tej ligi. Czyli można uratować świat albo nie? To znaczy świat... mam ci opowiedzieć? Świat i ten. Nie, no nie spojrzuj. Świat będzie stał tam, gdzie stoi, tylko Spider-Man może na tym różnie wyjść. Okej. Okay. Ja tak nie grałem nigdy w to, ale patrząc po screenach, to miałem takie wrażenie, że tam jest bardzo ładnie zrobiony sam Spider-Man i te wszystkie takie efekty cząsteczkowe i tak dalej, a samo miasto jest fatalne i ohydne. Jak to w sandboxach, jak to w grach o Spider-Manie. No wiesz, no tych to musi być mniej więcej cały Manhattan wygenerowany, to trzeba by kupę czasu i kasy, żeby to zrobić dobrze. Okay. To musiał być to poziom GTA 4, żebyś był zadowolony, no, a w grze tej ligi no nikt nie będzie generował taki, wiesz, nikt nie będzie przeznaczał nie chodzi o odwzorowywanie jakieś tam Manhattanu, ale żeby to nie było takie kanciate, bo te budynki strasznie były takie wycięte, wiesz, kosą. Nie, no, budynki to są, wiesz, klocki, no nie oszukujmy się, wiesz, samochody, ta sama sytuacja, tak. Dlatego mi się wydaje, że oni w tej ostatniej części dlatego poszli w takie raczej kanałowe poróże. Bieganie niż budowanie otwartych światów, bo to nie zdało egzaminu w żadnej z części Spider-Manów, które wychodziły w przeszłości. No bo to wiesz, jak masz gracza prowadzonego za rękę przez rynnę, no to można zadbać o to, żeby ta rynna wyglądała jakoś, nie? Mhm. No dokładnie, o tym mówię. A jak masz sandboxa, no to kupę kasy potrzeba, żeby... Ale muszę przyznać, że znaczy to, co mnie zawsze boli właśnie w grach ze Spider-Manem, to jest poruszanie się po mieście. Wiadomo, ciężko jest zrobić takie sprawne przemieszczanie się po linach, tak jak to ma miejsce w filmach, czy tam w kreskówkach, czy w komiksie. Ale to im się udało chyba najlepiej z tych wszystkich takich otwartych miast, właśnie w tym Web of Shadow. Nigdy nie zdarza się po prostu, znaczy zdarza się, ale nie tak często jak w poprzednich częściach, że przywalasz po prostu w budynek. Na początku miałem problem, ale to myślę, że to była kwestia tylko opanowania sterowania. Natomiast po pół godziny, po godzinie to śmigałem już jak stary po tym mieście. Także żaden problem. Jedyny problem miałem kamera czasem wariuje. Jak biegniesz pionowo po ścianie budynku, to ona wtedy głupia, nie bardzo wiedziała, który kąt ma pokazywać. Bardzo fajna jest taka mechanika, bardzo dużo pojedynków jest toczonych właśnie w powietrzu, bez żadnej płaszczyzny, bez żadnego oparcia. Także Spider-Man musi wykorzystywać swoje ciosy, które polegają na tym, że wystrzeliwuje pajęczynę w kierunku przeciwnika, przyciąga siebie do przeciwnika albo sam leci w jego stronę, sprzedaje mu trzy szybkie strzały na twarz, odskakuje i odbija się dalej, no. I wraca albo do tego samego przeciwnika tym samym ciosem, albo przeskakuje do następnego. Także są takie pojedynki, które trwają na przykład po 10 minut. Zgadza i ani razu nie dotyka się stopą ziemi. Także to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Te one były bardzo dynamiczne, te pojedynki. Oczywiście wszystkie inne też są fajne, bo są konfrontacje z kilkoma jego największymi przeciwnikami, sojusznikami również, i każdy z nich, z każdym z nich się walczy w inny sposób. Także te pojedynki z bossami też są fajne. I o dziwo są zróżnicowane zadania. To też nie jest tak, że tylko trzeba gdzieś pójść w jakieś miejsce i sklepać pięciu gości. Są misje, które polegają
na eskorcie, na niszczeniu jakichś obiektów w konkretnych sekwencjach, także jest co robić. Można go przyrównać do Infamousa, czy nie? Nie, to jest inna liga, wiesz. Okay. Wiesz, Infamous to gra, wiesz, najwyższej klasy, AAA. Okay. To jest taki trochę, może... Jest Triple B. No, coś w tym stylu, wiesz. Double D w ogóle. Tak, powiedzieć budżetowy to byłoby, wiesz, krzywdzące dla niego, no to jest odrobinę inna liga. Okej. Okay. Natomiast jeżeli wiesz, czego się spodziewać, albo jesteś fanem Spidermana, to jest naprawdę fajna gra, zwłaszcza, że w tej chwili nie powinna być bardzo droga. Nie, no po 4 latach, chociaż gry Activision, wiadomo. Nie, ale ona była, bo mój kuzyn ją kupił właśnie na promocji w Mediamarkcie. Za 219. Od niego pożyczyłem tą grę. Nie, ona była na jakieś... 189. Za 35 zł, także wiesz, okay. Grzech było jej nie wziąć. No nie, no jasne, pewnie. Także jeżeli ktoś lubi Spidermana, to jak najbardziej polecam. A achievementy chociaż łatwe są? Nie są trudne. Tam zdaje się jakieś 400 czy 500 punktów mi wpadło. Miałem je na uwadze grając, ale też nie jest tak, że robiłem coś wbrew sobie albo przerywałem główny wątek po to, żeby się skupić na achievementach. Po prostu, z tego co pamiętam, chyba do 800 coś tam dobiłem i zostały mi tylko te za przejście drugą stroną po prostu, za inne zakończenie. No. Już mi się nie chciało tego robić. Tak, bo trzeba by go przejść dwa razy, żeby... Dwa razy, no. Żeby no. móc mieć cały komplet achievementów. Natomiast masa jest takich, że kiedy wiem, że na przykład jest achievement za pokonanie 100 wrogów wisząc na ścianie i 100 wrogów będąc na ziemi, no to po prostu, kiedy wiedziałem, że ten jeden już mam, to wskakiwałem na ścianę, żeby obić całą resztę. Ale nie było tak, że odrywałem się od głównego wątku i poświęcałem na przykład kilka godzin na robienie achievementów. Tak, połowa puli wpada po prostu za przejście gry. Czyli bardzo sympatycznie. Całkiem przyzwoicie. Czyli co, ty polecasz Spidermana? Polecam ogólnie. Polecam. A nie fanom? Nie fanom też byś polecił? Nie fanom raczej nie, bo trzeba tolerować ten infantylny charakter Spidermana. Okay. Wiesz, jak Spiderman jest Spidermanem, to jest fajnie, ale jak zaczyna przez niego Peter Parker przemawiać, no to jest, wiesz, to jest poziom wieczorynki, nie? No tak. Tych bohaterów też trzeba lubić, no bo wiesz, Kingpin, Nosorożec, no to wiesz, to są takie, ciężko dopatrywać się jakichś, wiesz... Mądrości. Jakiejś mądrości albo urealnienia tych postaci w rzeczywistości, no wiesz, no to są typowo komiksowi bohaterowie. Okej, okay, czyli ja nie kupuję Spidermana w takim razie. No widzisz, proste. Krótka piłka. Wiesz, no, pytasz, czy pożyczyć, czy kupić. Jeżeli ktoś ma możliwość pożyczyć, to oczywiście pożyczyć jak najbardziej. A z drugiej strony ta gra już jest teraz tak tania, że można sobie śmiało na nią pozwolić. Że nawet jakby się okazało, że jest słaba, to nie będziemy... Znaczy nie tyle, że jest słaba, tylko że nam się nie spodoba. O, no to, nie jest, to nie jest wtedy duża strata. 40-50 zł to nie jest majątek. Dobra. Ja jeszcze bym chciał wrócić chwilę do Derta 3, bo tak ostatnio żeśmy go liznęli lekko, ale ja teraz pograłem praktycznie przez ostatnie 3 dni non-stop tylko Dirt, bo tak mnie strasznie wciągnął. Głównie ja widziałem, twój awatar ma kombinezon, to z Derta? Tak, z Derta. Bardzo mi się podobał. Wyglądasz jak ten piankowy marynarzyk. Tam jest kilka rzeczy do odblokowania. Jest kombinezon, potem są rękawiczki chyba, hełm i, znaczy kask i coś tam jeszcze. Ten kask założyłem, ale na mojej głowie wyglądał głupio, więc go zdjąłem. Ale sam kombinezon jest fajny, więc na razie sobie zostawię. A myślisz, że na czyjejś innej głowie wyglądałby lepiej? Nie, bo moja głowa ma wąsy, a ten... Wystawały ci przez... Berdach. Nie, bo jestem przyzwyczajony, że mój awatar nosi okulary takie przeciwsłoneczne, a tam jak założysz kask, no to już okularów nie ma i takie miały jakieś
pijackie oczka i zdecydowanie. Tak, to ze mną jest to samo. Ja, no, mój awatar też ma okulary, a część elementów, jak się założy na głowę, to niwelują okulary i wtedy z samego siebie nie można poznać. To się zgadza. Tak jest. Ale wracając do Derta, bo tak, no, mówię, pograłem dłużej i naprawdę strasznie wciąga. Tam te wyścigi... Ogólnie jest bardzo mało tych tras i są takie, w porównaniu na przykład do dwójki, to są takie bure, brudne i tam jest trochę tego śniegu, deszczu, błota. Pamiętam, dwójka była taka bardziej zielona, tak? Kuba, dobrze mówię? Ale tutaj jest... w sumie to nie przeszkadza, bo te wyścigi... Znaczy, a mnie zaczęło to denerwować, wiesz, po jakimś czasie. Tak? Zacząłem zauważać te same, wiesz, zakręty, te same trasy. No i, tak, jasne, no to nie ma co tam dyskutować. Zaczęło mnie to irytować, że jeżdżę non-stop po tych samych odcinkach, wiesz? Tak, jest trochę tego za mało. Tym bardziej, że mamy na przykład jeden tam rajd, czy jakąś konkurencję, w której mamy cztery trasy i tak naprawdę raz jedziemy ją w jedną stronę, raz jedziemy w drugą, a trzeci jest na przykład środkiem tego odcinka. No i tak, to tak jest takie trochę słabo. Ale te wyścigi trwają na tyle krótko, że jakoś mi się nie nudzą mocno. I tutaj to mi się podoba, że tam praktycznie najdłuższy wyścig, jaki grałem wczoraj, to było tam chyba w czwartym, koniec trzeciego sezonu, to mi zajął 8 minut przejechanie tam 8 okrążeń chyba gdzieś. A tak przeważnie to jest 3-4 minuty, to już jest maks. Także wiesz, można sobie usiąść na chwileczkę, pyknąć 1-2 wyścigi i zająć się czymś innym. Nie trzeba siedzieć jakoś tam i maksować. Bo na przykład w Forzie czy w Gran Turismo czasami były takie wyścigi, że trzeba było siedzieć pół godziny nad jednym, tak? A to tu... było, zwłaszcza jak grałeś na te złote medale, nie? No właśnie, właśnie. Wszystko wyjeździć, to się działo od sporo, no. No, a jak już mówisz o złotych medalach, tutaj też jest podobnie z tą gymkaną, tam jest też brąz, srebro, złoto, platyna, tak? Za wszystkie jakieś tam konkurencje. No i grając na padzie nie sprawia mi to jakichś większych trudności. Są takie momenty, gdzie tam trzeba chwilę pojeździć, ale jest to do zrobienia i ten model jazdy, który tam mamy w Dercie, jest dla pada jest naprawdę świetny. Podejrzewam, że na kierownicy jest dużo, dużo łatwiej jeszcze, po jakimś tam chwili... To znaczy, ta platyna nie wpada tak łatwo na padzie, wiesz? Złoto owszem, ale na platynę już podłączałem kierownicę i rzeczywiście jest dużo prościej. No na pewno. Wiesz co, mi się udało na razie wszystkie, jestem w czwartym sezonie, póki co mam wszystkie platyny, ale było takich parę, których naprawdę musiałem się spiąć i gdzieś tam na YouTubie podejrzeć, gdzie można jeszcze coś tam oszukać lekko czy coś. I udawało się. Nie, no bo są takie tory, wiesz, przeważnie tam, gdzie mamy te konkurencje, gdzie musimy dookoła słupka zrobić jakieś kółeczko małe, a potem się okazuje, patrzę na YouTube, a tam koleś, wiesz, przejechał połowę z tego i wyjechał i już mu zaliczyło, nie? No i masz 1,5 sekundy, jesteś do przodu na takim manewrze. To ja pamiętam taką grę, miałem na 386, może było swoje trasy budować. To był symulator, nazywał się Stunts. Stunts był taki. Budowało się rampy, takie, wiesz, wężyki i tak dalej. To potem się wybierało się samochód i się jeździło po tym. I cała zabawa, wiesz, bo też się wyrabiało się czasy na tych torach. To cały czar prysnął, jak się okazało, że można, wiesz, objechać bramkę i wjechać od tyłu i był koniec. I trzeba było w 2 sekundy wyścig skończyć. No, sorry, no. A powiedz mi, a to czy tam w tym, w Dercie się ściga z innymi samochodami, czy to są czasówki wszystko? Jest kilka różnych konkurencji, są różne konkurencje. Właśnie to jest fajne w tym Dercie, co mi się strasznie podoba, że to nie jest tylko WRC, tak? Że mamy wyścigi takie typu rallycross, gdzie mamy tam 8 zawodników i sobie jadą na okrążenia. Potem mamy WRC, czyli wiadomo, tam czasówki, odcinki specjalne. Mamy tą gymkanę, gdzie tam kręcimy bączki czy jakieś tam przejazdy. I co jest jeszcze? Jest tryb Land Rush i Trailblazer. Bugi mamy, no. Tak, i mamy na przykład takie, tak jak powiedzmy tam te odcinki z rajdów, ale przejeżdżamy je takimi mega szybkimi samochodami i to jest bardziej takie na czas, nie mamy pilota, który nam podpowiada, jak się powinno jechać, tylko jest trasa i musimy zapieprzać. Także jest tego dużo i naprawdę nie, to według mnie to nie jest gra dla maniaków tam Colina McRae tych wcześniejszych części, absolutnie. Znaczy, ale myślę, nie, no to też o tym mówiliśmy, nie? Że to jest... No proszę cię. Że to jest robione pod raczej amerykańskich graczy, którzy nie znają. Zgadza się. WRC i wiesz, jakbyś im wsadził tylko WRC, no to oni by się tym znudzili albo... Nie, no jasne. No a ja z kolei mam taki, czuję głód, wiesz, na samo WRC.
Zwłaszcza, aha, że ta okay. gra ostatnio nie pojawiła się w ogóle w Stanach. Były plany, że to w WRC ostatnio się przyleci, ale nie przyleciało. I okay. Ja bym chętnie zagrał w taką grę, która tylko o rajdach mówi. Aha. No mi tutaj bardzo podpasował właśnie ten lekki taki styl i to, co już też wspominałem na poprzednim podcaście, że to, no, to jest takie... Mówię, krótkie wyścigi, takie z doskoku można sobie grać, a nawet jak przysiądziemy dłużej, no to raczej się to nie nudzi. Fakt, jest mało samochodów, bardziej się różnią tylko malowaniami, ale mamy te wszystkie jakieś tam, na każdym wyścigu mamy jakiś dodatkowy tam, powiedzmy, osiągnięcie takie wewnętrzne do zrobienia. Tak, ale fajnie jest reputacji. To, że możesz sobie wybrać okres, nie, z jakiego pochodzi samochód. To nie jest właśnie, taki, że właśnie. Ci dają jeden, tylko masz do wyboru, wiesz, tam po parę marek, a tak masz jest. Też, możesz sobie wybrać auto jakieś tam z lat 60, grupę B, S2000, tak, to jest fajne, że oni cię nie ograniczają, tylko ty sobie wybierasz, czym chcesz sobie przejechać ten odcinek. Tak jest, ale prawdziwą taką siłą napędową tego tytułu, którą dopiero zauważyłem po iluś tam godzinach grania, to jak mi się odblokował ten parking lot i tam, gdzie mamy ten taki freestyle. Tak, no. Są trzy takie strefy, gdzie możemy po prostu sobie freestyle'owo pojeździć, możemy poskakać, porobić jakieś tam drifty w różnych najciekawszych miejscach. To jak w tym moim stanc. Jakieś bądź, dokładnie, no coś w tym stylu. Ale to jest po prostu tak miodne i tak fajnie się w to gra, że wczoraj się złapałem na tym, że godzinę po prostu z zegarkiem w ręku jeździłem tylko tam i wiesz, ślizgałem się. Najfajniejsze jest jeszcze to, że w każdej tej strefie jest kupa takich też osiągnięć do zrobienia, czyli na przykład przeskocz tutaj, czy tutaj zrób jakiegoś tam barrel rolla, tak, czy jakiś spin, gdzieś tam zrób drifta pod koparką, czy pod jakąś ciężarówką, wpadnij do wody, no i takie jest kupa takich pomniejszych osiągnięć do zrobienia i za to też są tam punkty reputacji później. W tym momencie już wymaksowałem tam, wszystko zrobiłem, co można było i trochę mi tego brakuje. Ale ten, najfajniejsze jest to, że to nie jest trudne. To po prostu trzeba to zrobić, wiedzieć, gdzie tam trzeba pojechać i sobie tam zrobić ten ślizg, jeden czy drugi. Kilka z nich jest takich, powiedzmy, troszeczkę trudniejszych, ale to nie jest tak, że jest to nie do zrobienia. No i tyle. I mówię, to mi się strasznie spodobało. A co bardzo ciekawe, to nawet jeżeli godzinę się tam kręcimy po tym parkingu, to na końcu jak robimy quit, gdzie wychodzimy, to możemy sobie obejrzeć replay z całego tego godzinnego przejazdu. To mnie po prostu powaliło. I na tego YouTube'a potem, tak? Na YouTube'a, no, na YouTube'a można wrzucić 30 sekund, tak? Dobrze. Tam. No, ale jest, sprawdziłem, działa, wrzuciłem sobie tam jeden z przejazdów moich, których nie mogłem zrobić na platynę, tamtą, Kubar, co ci opowiadałem, tą gymkanę, gdzie ten drift jest, taki tutorial. No, to nie mogłem tego zrobić, ale zrobiłem sobie manualną skrzynię biegów, trochę poprzestawiałem ustawienia samochodu, także balans tam zmieniłem lekko bardziej na tył i wtedy te drifty na padzie już wychodziły bezproblemowo, wiesz, na dwójce praktycznie cały tor. I bez jakiegoś tam większego wysiłku chyba za trzecim razem mi się udało. Także tu fajnie. Trochę szkoda, że ta gra nie dostała polskiej wersji, bo ten poprzedni Dirt miał bardzo fajną, ten pilot był całkiem fajny, a tutaj jest też taka luźna otoczka, więc myślę, że jakby tutaj po prostu zrobić polską wersję, to by była dużo przystępniejsza dla graczy, bo na przykład tak jak słucham tego Kena Bloka, on jest tak mega sztuczny, prawie jak Romek Polko z Sokompa. Naprawdę. Ale on tam się mało odzywa. Tam no mało się odzywa, ale jak już się odezwie... Taki... Tak. Który jest bardzo wnerwiający, bo on próbuje takimi hipsterowymi... No, rzucać i... No. That was awesome! I jak już słyszę tego awesome, to mi po prostu aż się niedobrze robi. Także tu było pole do popisu. Szkoda, że tego nie zrobiono polskiej wersji, nawet tam dubbingu, no bo to dwóch, trzech aktorów na krzyż to naprawdę nie było na pewno wielkie wyzwanie. No i co mi się najbardziej podobało, to był Opel Kadett. Jest tam taki stary i można jeździć, więc... Można czujesz się jak w domu, tak? Czuję się jak w domu. Nie no, ja miałem takiego kadeta późniejszego, także ten z lat 70. Poczuł się jak ten w 80 roku, jak z rodzicami do Bułgarii jechał. Do Bułgarii. No wiesz, zobacz, na przykład w polskiej wersji można było zrobić taki achievement i by go nazwać tam kadetem Tera, tak? I już... Krzychu kadetem Tera. No jakbym taki achievement miał, to bym się posikał ze szczęścia. No. Albo jak to było z tym? Miota nim jak szatan. No albo miota nim jak szatan. No tak samo można by przy jakimś drifcie zrobić. Piękna sprawa.
Dobra. No dobra, to ja o tym dercie chyba już więcej nic nie powiem. Powiedz mi jeszcze jedno, bo ja oglądałem kilka filmów z tego derta. Ja nie jestem fanem symulacji. One są dla mnie za trudne. Czy są jakieś asysty, poziomy trudności? Tak, jak najbardziej. Stary, wiesz, asysty są takie, że on ci sam będzie dodawał gaz i hamował i musisz tylko skręcać. Do takiego poziomu możesz je ustawić. No. Wiesz co, ja gram na średnim poziomie trudności, tak? Czyli tam w połowie jest ten pasek, bo tam jest chyba 6 takich poziomów. Gdzieś tam mam chyba na trójce ustawiony. Mam włączoną kontrolę trakcji, tak? I nie wiem, czy tam ABS jest też, czy nie. W każdym bądź razie samemu dodaję gazu sobie i skręcam, także tutaj sobie zostawiłem pole manewru, ale te takie podstawowe asysty mam włączone i gra się naprawdę świetnie. No, model jazdy jest typowo dla takiego casuala, a można go też stweakować tam do naprawdę takich fajnych ustawień, gdzie już zarzuca i trzeba się je postarać i najlepiej jeszcze na kierownicy. Wiesz, bo moja gra to jest Burnout Paradise albo Split Second. Także nie, to na pewno nie jest to. Nie. Tutaj jest ten. Tu będą tą grę polubią gracze, którzy lubią driftować. No. Aha. Tu praktycznie większość to jest drift i takie fajny, płynny, taki naprawdę taki pływający model jazdy jest. No, dla mnie super się sprawdził. I podejrzewam, że zaraz mi się ta gra skończy, bo przejadę tą karierę i trochę mi się niesmak pozostanie, no ale widzę, że już się dwa DLC pojawiły, także 5 dodatkowych achievementów, tak, także to z achievementami? Tak. Są dwa za ten, tam jest taki Glory Pack chyba z samochodami. Glory Hall Pack. Tak, o Jezus Maria. PG-18. PG-18. Jest jakieś dodatkowe tam samochody są i drugi jest jakieś Monte Carlo dodatkowe wyścigi też chyba. Okay. No, i za to są właśnie dodatkowe, chyba 5 achievementów w sumie już jest, bo widzę, że jest 55 na liście. Ten drugi się pojawił dosłownie chyba wczoraj albo przedwczoraj. Okay. I tyle. Kupować. Kupować. Jak ktoś nie gra, naprawdę, Tartak, nawet jak nie jesteś fanem wyścigów, rajdów, i to mogłoby ci się to spodobać. Musiałbyś spróbować po prostu. No, przekonałeś. Jak nie jest fanem wyścigów, to mogłoby mu się... Ale wiesz, ta gra nie jest taka... Ona jest bardzo przystępna, więc nawet jeżeli nie jest. Ale ja bym na miejscu Tartaka jednak poczekał, aż trochę Portal jest... Portal 2. No nie, no ale wiesz, no z Amazona można ją ściągnąć w chwili za 100... Przekonałeś mnie, tylko przypomnij mi, jak ona będzie za 5 dych. No, nie, no w tej chwili za 130 zł z Amazona możesz ją ściągnąć do Polski. Aha. Ja kupowałem w Amazonie, to tam z podatkiem wyszło chyba 139 albo 140 zł. Dlatego się skusiłem. No tak. I nie żałuję. Grałem też trochę w multi w tego derta i powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie. Myślałem, że będę dostawał wszystko w dupę, bo zostaną tam sami wymiatacze, a nie, okazuje się, że można spokojnie. Nie udało mi się jeszcze wygrać, ale można spokojnie tam na podium ukończyć. Nie ma tam żadnych... Tam są różne tryby, są takie jak czy normalnie się ścigasz na czas po trasach, tak. A są też takie tryby jak w... Destruction Derby, nie? Coś takiego. W to akurat nie grałem. Grałem tam tą serię, tam jest Pro Tour, to się chyba nazywa, i tam mamy te wszystkie wyścigi WRC, potem jakieś tam jeszcze chyba czasówki dodatkowe, no te wszystkie, które są w singlu. Co jest fajne, to jak jedziemy te odcinki specjalne, to przeciwnicy są jako duchy, także przenikamy przez nich. Jedziemy, nie ma wypychania z trasy. Tak jest, dopiero jak jedziemy rallycross, no to wtedy wszyscy się tam stukają i... No i tam już jest słabo, no bo pierwszy zakręt w sumie decyduje o wszystkim. nie ma co... Tak przy okazji to ten... Ostatnio też miałem okazję zobaczyć, jak wygląda multi w F1 2010. Okay. To tam już zostali sami tacy wymiatacze, z tego co widzę, i ogólnie mało ludzi jest. Tak jak chcieliśmy pograć z bratem, to czasami się zdarzało tak, że 3 osoby wchodziły do wyścigu, nie mógł więcej znaleźć, nikt nie chciał jeździć. To nie odpali, tak, wyścigu? Jak nie, odpali, nawet na dwóch możesz jechać. Tylko wiesz, mogłoby jechać 12 osób, tak, maksymalnie tyle gra obsługuje, a jedzie dwóch, trzech, albo wiesz, wchodzi 5 i na starcie dwóch wychodzi, no i zostajecie w... Ale reszta to jest AI, tak?
Nie, po prostu jedziesz. Czy nie ma nikogo? Trzech. No, kogo nie ma? Nikogo. Czy masz gwarantowane drugie miejsce? Masz gwarantowane podium, także spokojnie. No. Ale grywalne jest jak najbardziej. Mi się cholernie podoba. Ja w ogóle jestem, no może nie jakimś wielkim fanem F1, ale grę lubię i podoba mi się. I się podejrzewam, że tą 2011 też pewnie kupię. W premierę. No może nie w premierę, ale tym bardziej, że oni tam zapowiedzieli, że te wszystkie nowinki techniczne będą, to trochę się zajarałem w tym momencie. Okej. Okay. No, ale bardzo liczę też na safety car, którego nie było w pierwszej części. Jak będzie safety car, to ja kupię, żeby mu z niego pieprznąć. Jak się będzie dało jeździć safety carem, to ja też kupię. Tak. No dobra. To ja kupię ten NHL, jak się da kupić tą maszynę do wyrównywania lodu. Lodu, tak. To sobie kup symulator śmieciarki albo autobusu teraz. To nie to tak samo. Tak samo jak w FIFA, żeby był ten nagi koleś, co wybiega. I trzeba go gonić ochroniarzami. Tak. A w NBA-u koleś w stroju goryla. No właśnie. To jest wszystko przed nami, widzę. Dobra. Pomarzyliśmy sobie. Myślisz, że tak Electronic Arts czy ten EA Sports jeszcze mają duże pole do manewru, mają dużo do naprawienia jeszcze. Oczywiście. A jeszcze tak, co mi się przypomniało a propos Derta, to tam się jedna powtarza muzyka z FIFA i to takie słabe trochę było, ale to no w sumie dwie różne firmy, no nie ma co się dziwić, wybrali tę samą piosenkę. No. Ale Dirt, czy to jest chyba pierwsza taka gra, gdzie możesz oponę rozerwać tak w ogóle z przypadku? Zauważyłeś, że wiesz co, nie zauważyłem, ale to może dlatego, że mam wyłączone wpływ uszkodzeń na model jazdy. Ja włączyłem uszkodzenia jazdy na maksa, wiesz, na tam realistyczne, czy jakieś tam nazywa, i opony potrafisz stracić tak, wiesz, w przypadku ci potrafi pieprznąć. Jak przejdę sobie całą tą karierę, bo postanowiłem, że ją będę tak na luzie raczej grał, jak ją przejdę całą, to wtedy sobie powłączam tam ten model uszkodzeń i zobaczę, jak to się jeździ, bo podejrzewam, że jest bardzo fajnie, tak jak w tych poprzednich. Nich. No dobra. Zostawimy Derta, ale przejdziemy do gry na D następnej. O Jezus. Gra roku. Gra roku. Gra w roku, kurde. Dekady. Darksiders. Nie. Duke Nukem Forever. To jest to. Wszyscy grali? Grali. Grali. Pełną wersję też? Pełną. Nie, ja grałem demo i ledwo doszedłem do końca dema, więc... To opowiedz nam, Wojtek, co jest w demie, a potem my będziemy ewentualnie mogli domówić, czego ty nie widziałeś. To nie ma znaczenia, naprawdę, możesz mi zaspoilerować. Nie, ale ja chcę wiedzieć, tak żebyśmy my zaczęli mówić wtedy, kiedy ty skończysz. Co my widzieliśmy więcej ponad to, co ty. Demo zaczyna się sikaniem w toalecie, ale to akurat normalne. Tak, to jest dokładnie to samo, co na początku. Na stadionie, czyli tak jak się kończy Duke Nukem 3D. A później jest jakaś bardzo wujowa jazda jeepem. Mhm. Strzelamy do prosiaków i na tym się kończy. No, to w pełnej wersji jest później dopiero dużo. Mhm. Tak, bo dla mnie to jest dziwna gra, wiecie, bo... Coś takiego! Na to jest, wiesz, nie to słowo. Pewnie ja mam tutaj wypunktowane na oko jakieś 12 punktów na mojej liście, o których bym chciał powiedzieć podczas... Ja mam po to ziemię. Ja stwierdziłem, że szkoda mojego czasu, żebym punktował tą grę, ale jak masz to jeść, to będziemy się pastwić. Co masz dobrze. Pierwsze? Po pierwsze, no, kto to zrobił, tak? Czyli Triptych Games, Gearbox Software. Jak się okazuje, to Gearbox nie tylko tam maczał paluchy przy wydawnictwie, ale też, chociaż nie, tam 2K Games jest, tak? 2K Games wydaje. Ale Gearbox też tam maczał paluchy dosyć mocno w samym developingu. Wbrew pozorom tego, co niektórzy twierdzą w internecie. Ale tam jest masa, przecież nawet wystarczy odpalić, to przecież na początku w grze, jak jest ta animacja, Duke rzuca tymi kośćmi, nie? Tak. No to przecież jak te kostki się kręcą, to na każdej stronie tam jest logo innego dewelopera i one się kręcą i kręcą i kręcą i tych deweloperów jest tam jak tu. Wiesz, jak gra powstawała 15 lat, no to na pewno tam, wiesz, milion ludzi przy tym grzebało. To taki gangbang. Wiesz, wszystkich trzeba wymienić, nie? No. To jest szefem Gearboxa, Randy Pitchfork. No. No tak. No on tam pamiętam przed wydaniem jeszcze z takim apelem się zwracał do wszystkich, którzy pracowali kiedyś przy Duke'u, żeby się do niego zgłaszali, bo on chce ich, tak, bo chce ich pozwać. Nie, bo on chce ich koniecznie umieścić w kredytach, nie? Okej.
No dobra, punkt numer dwa. 55 na Metacritic na PC-ta, 49 na Xboxa, 54 na PS3. No. Co zbieg okoliczności? Czy też to wypisałeś to dlatego, że uważasz, że któraś wersja jest lepsza albo gorsza? Tak. Nie, to Gurafiku, którego pozdrawiam, grał na początku na PC i odpalił demo, żeby zobaczyć, jak to wygląda na konsoli, i powiedział, że się załamał. Znaczy, on się załamał już przy wersji PC, ale mówi, że jak odpalił demo, to... Nie, bo ja grałem w demko na Xboxie, w pełną wersję na Xboxie i w demko na PC-cie grałem. Wow. Także na tym PC-cie... ta gra wygląda ciut lepiej, bo ma antyaliasing i te tekstury, twarze przede wszystkim, na przykład te laski, które tam stoją na początku w tym jego pokoju, tudzież klęczą. Na PC-cie wyglądają jeszcze całkiem znośnie, ale na konsoli to jest tak obleśne. No nie, no tam jest wszystko, wygląda jakby z porcelany było, nie? No, zgadza się. I... Tak jest. Wiesz, no 10 lat temu mogło to robić wrażenie, ale teraz już nie. No. Także kolejna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to menu główne i obleśna grafika, samo to logo takie Duke Nukem wycięte po prostu siekierą, jakby ktoś, wiesz, Word Arta w Wordzie wkleił, tam napisał Duke Nukem. No, nie, to mi się, ekran tytułowy mi się podoba. Przede wszystkim jest takie rozpikselowane, i na PC-cie, i na konsoli. Dalej, no tak jak mówiłem, gra wygląda tak, jakby ją zrobili 10 lat temu i już tak zostało do dzisiaj i naprawdę widać tam ząb czasu w niektórych miejscach, bo jest fatalnie. To jest ogólnie Unreal Engine 2.5, także to nie jest... Żartujesz. No tak. No. Tak, bo to miało początkowo powstać na Quake'u, potem na następnym Quake'u i potem wyszedł Unreal Engine, oni zdecydowali, że jednak to przepiszą jeszcze raz. Ale obowiązującym jest który? Trzeci? Tak, w tej chwili jest Unreal Engine 3, a to jest jeszcze wcześniejsza wersja. Są, no co, do tej grafiki, jak jeszcze nawiązując... Ta grafika to jest wypadkowa tego, ale gra wygląda jak Frankenstein. No, jakby była poszywana. To widać, że tekstury są nierówne, raz są przyzwoite, raz są niezłe. Na przykład uważam, że modele tych świniaków i ich animacja, one są te świniaki są wykonane całkiem fajnie. Tak, tak. No to one masz mają rację. Na przykład, one mają jedną fajną animację, wiesz, wypadają, potykają się i biegną w twoją stronę. Ale to jest ich jedyna animacja. Jest jeszcze druga, jak wjedziesz samochodzikiem w nogę, to on tak skacze i trzyma się za kolano. I to jest koniec animacji, albo te potworusy na samym początku, one się teleportują i na jetpackach fruwają. One nie mają kompletnie żadnej animacji, one stoją i strzelają, nic więcej. Jasne, ale zauważ, jak Duke wygląda. Skakałeś przed lustrem Duke'em? Tak, fatalnie. No, po prostu podskakują nogi, a reszta stoi nieruchomo. Nie wiem, czy oni zrobili to specjalnie i celowo, ale to wygląda no tragicznie. Czuć tego Frankensteina, bo to jest kompletnie bez sensu. To jest w demie, z tego co Wojtek mówisz, że tym samochodzikiem małem jeździ, nie? Nie, on jeździ w demie, się jeździ dużym jeepem. A nie, to w demie się jeździ samochodzikiem w pełnej wersji. Zmniejszają Duke'a i on wsiada do samochodu sterowanego radiem. I jeździ jedzie przez 20 minut przez kasyno. I dojeżdża do końca, powiększają go i co on robi? Tą samą trasą wraca tam. I wiesz, 20 minut i jechałeś tym samochodem przez te głupie, korytarze, tam cię powiększyli, teraz na pieszo wraca znowu przez te korytarze. No po co? Na cholerę, no nudy, nie? No straszne nudy, naprawdę. Ten sam korytarz wykorzystany dwa razy i to wiesz, to nie jest jakiś backtracking w tym stylu, że wiesz, tam gdzieś coś przełączyłeś, tu przesunąłeś i idziesz po klucz, nie? I gdzieś wracasz. Nie, po prostu dwa razy ten sam etap robisz, tylko że w drugą stronę. To totalna bzdura. Poza tym początek jest fatalny. Znaczy ta pomysł na retrospekcję i to, że Duke gra w grę o samym sobie, to jest fajne, nie? Tak, ujdzie, można przymknąć oko. To można było fajnie zrobić. Natomiast rozwalasz na początku tego bossa, a potem przez następne 25 minut nie masz spluwy w ręku. No, no. Tylko się szlajasz po tych nudnych korytarzach w poszukiwaniu tego studia, do którego Duke miał się stawić na jakiś talk show. To jest okropna nuda, no bo się biega po tych, łazi się po tych
korytarzach i tam, wiesz, niby można tam, wiesz, co drugą rzecz kliknąć, bo tam możesz sobie zamówić kolę z automatu, no, tam można do kogoś podejść i mu powiedzieć, że jest frajer. Wiesz, to jest taka interakcja na poziomie Quake'a 3, nie? Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, no, ale to jest, no, to jest fatalne. No nie, no to też jest takie, wiesz, przedłużenie tradycji, nie? Z Duke Nukem 3D. Tam też można było wszystko kliknąć, on reagował na każdy plakat. Ale to się robiło przy okazji gry, nie? A tu masz całą sekcję. Nie, no jasne. To też, jak się kończy Modern Warfare 2, to można wejść do takiego muzeum i ogląda się takie scenki, nie? Tak. Tak, to przez 20 minut masz to. Wiesz, w Duke'u to było tak, że coś robiłeś, strzelałeś i nagle podchodziłeś do czegoś, co było interaktywne. To się robiło przy okazji. No. A tutaj masz, we wstępie masz 10 czy 15 minut niczego innego. Nie masz spluwy w ręku. Jest jeden fajny motyw, który... Ja długo w tą grę nie grałem, z 3 godziny chyba, potem stwierdziłem, że szkoda mojego czasu. No to mniej więcej pewnie w tym samym momencie skończyliśmy, zobaczymy. Ale jest jeden moment, który mnie rozśmieszył. Bo na początku Duke ma się stawić na takim talk show i okazuje się, że ten talk show nie dochodzi do skutku, bo zaczyna się inwazja obcych. Mhm. Więc trzeba szybko wyjść z tego studia, żeby skopać tyłki tym obcym. A Duke po drodze, jak wychodzi z tego studia, to trafia na taką scenkę rodzajową. Stoi taki wątły chłopak, wygląda, że on pracuje przy obsłudze tego talk show i jakiś gwiazdor się nad nim słownie pastwi. Nie? I mówi, ty frajerze, to była moja scena, wchodzisz mi w scenę, ja tutaj gram. Jesteś totalnym amatorem, lubię cię, fajny z ciebie koleś, ale jesteś totalnym amatorem, nie? I wiesz, od razu przychodzi na myśl to nagranie audio z Christianem Bale'em, nie? Tak. Mhm. No jest dużo takich oczek puszczonych do różnych takich gwiazd Hollywoodu. No i to był jedyny moment, który mnie rozśmieszył, bo jak się mu sprzeda bułę, to on od razu mdleje i pojawia się achievement, że nikt nie lubi marud, nie? Tak. I potem jest jeszcze jeden fajny motyw, jak Duke w końcu wychodzi na ulicę Las Vegas, które swoją drogą wyglądają fatalnie, bo wyglądają dosłownie jak rynna. Z jednej strony zastawiona autobusem, z drugiej strony zastawiona autobusem. I nie przesadzam, jak mówię, że to jest rynna. I tak wygląda główna ulica Las Vegas. Lepiej wyglądała w Fallout New Vegas. W każdym razie Duke podchodzi do wojska i mówi, że zaraz będzie kopał tyłki, a wojsko mówi, mamy twój sprzęt, twoje gnaty i twoją power armor. I widać, że na pace leży zbroja Master Chiefa, nie? A Duke mówi, że zbroje te power armory są dla pussies, nie? Czy wiesz, no to jest na 3 godziny gry dwa razy mi się warga uniosła w górę, nie? No to wiesz, to tak trochę słabe tempo. Nie? No tak, to masz rację, ja też miałem. Ogólnie odzywki Duke'a są żałosne, no 15 lat temu jak byłem szczylem, to mogło mnie to bawić, ale teraz już niestety nie. No i jest tego za dużo takiego... To wszystko już było, tak? Wszystkie te same teksty lecą, no wiadomo, no to jest takie trochę oczko do fanów puszczone, ale to jest słabe. Ty, no ale Rockiego czwartego potrafili, Rambo czwartego potrafili nakręcić i ja się świetnie na nim bawiłem. Mhm. Expendables potrafili nakręcić i ja się świetnie na nich bawiłem, a nie potrafią mi zrobić Duke'a, no. No, zgadza się. Ja tutaj jeszcze w tych moich punktach mam napisane, że... nie wiem, czy Tartak zauważyłeś, ale jest takie jedno... Ogólnie są strasznie puste wnętrza. No. Te pomieszczenia są takie, to jest po prostu jakiś tam sześcian wycięty i w środku stoi fotel, jakieś tam drzewko i nie wiem, i przeciwnik jeden albo dwóch. No, 99 rok. No. Tak jest, ale niektóre tekstury, na przykład wchodzisz do pomieszczenia i leży dywan. I ten dywan, to tak naprawdę, żeby to nie był pokój, to byś nie domyślił się, że to może być dywan. To jest po prostu takie, wiesz, tak jakby tam ktoś kupę zrobił, takie rzadkie piksele, nie tyle piksele, tylko takie, wiesz, tak jak było gdzieś 15 lat temu pierwszy Tomb Raider, gdzie się podchodziło do ściany i widziałeś tylko taką mazię zieloną. No, to taka jest tekstura dywanu w Duke'u. Ale wiesz, co mnie najbardziej nerwowało? Fakt, co sprawiło, że przestałem w tą grę grać. Bo tam, wiesz, te jego głupie teksty to bym zniósł, nie? Jasne, pewnie. To przebnął, jest... przebnąłbym to, bo przez... No nie powiem, że przez gorsze, ale grałem w różne złe gry, nie? Mm. Natomiast po każdej śmierci ekran ładowania ojej. Trwa,
który trwa chyba 30 sekund, a ginie się, bo jest masa takich etapów w starym stylu, czyli wiesz, źle skoczysz i spadasz w dół, nie? No, to jest kretyństwo maksymalne. Łamiesz kark i po tobie. No, to było fajne 15 lat temu, nie? Ale jest masa takich etapów. Jest jeden etap, który się w zasadzie zaczyna wysoko nad poziomem morza i tam trzeba skakać z półki na półkę. To ja tam spadłem 10 razy z rzędu i musiałem 3 minuty czekać na ładowanie etapu, to podziękowałem. Tak jest. Nie, loadingi są naprawdę koszmarnie długie. To, co było w Mod Nation Racers, jest chyba porównywalne do tego. Tylko że w Mod Nation Racers to się ładował cały wyścig, a tutaj każdy save, każda śmierć ładuje się po prostu, no... I wiesz, nie to, że zaczynasz od tego miejsca, co zginąłeś, czy gdzieś tam, tylko poprzedni checkpoint po prostu, tak? I jedziemy z koksem. Spluwy nie mają pierdolnięcia w ogóle, nie? W ogóle, kompletnie. Znaczy, to jest strzelanka. Zauważyłem, że te kule przelatują czasami przez tych prosiaków. Tak, że coś jest nie tak z fizyką, bo ewidentnie trafiłem go i nic mu się nie stało. No, wykrywanie kolizji też kuleje. Ale właśnie, bo to jest strzelanka, a element strzelania jest chyba najgorszym elementem z całej gry. Ale w ogóle sam feeling tej broni jest po prostu inny. Jest tak. Wale z shotguna, to tak jakbym z tego, z korkowca strzelał. Dokładnie. No. Ale tak jak mówisz, no nie ma polotu w ogóle z tym. No, jaką broń? Ja akurat doszedłem do tego, gdzie miałem tam shotguna, zwykły pistolet i tam taki laserowe jakieś gówno. Każdym się strzelało fatalnie. To ja byłem dalej, bo ja już rakietnicę miałem. A to nie, to tam nie doszedłem. Ja doszedłem, powiedzmy, w momencie, gdy gra kazała mi się cofnąć przez te kasyno, to zrezygnowałem. No to nie, to ja wyszedłem na ulicę i miałem pojedynek z pierwszym takim bossem. Okej. Okay. Znaczy podejrzewam, że jeszcze włączę ją, żeby tak sobie zobaczyć, może tam wiesz, z nudów, tak? Ale to na pewno jej nie skończę. Nie ma możliwości, żebym to skończył. Nie wiem, czy ja się będę tak nucił. Nie? Powiem szczerze, że fajniej mi się grało w takiego pinballa w środku, w samej grze, w takiego flipera, niż w samego Duke'a, bo tam się podchodzi do stołu, można sobie pograć w tego pinballa, takiego zwykłego. Tak, no ja pizgałem, że żelazo na siłowni, wiesz, załadowałem sobie te obciążniki i wiesz, myślałem, że jakiś achievement wpadnie, ale... Ja chciałem zrobić achievement właśnie na tym fliperze, ale tam trzeba milion punktów nadłuc, a mi się tam z ledwością udawało 100 tysięcy zrobić i trochę też zrezygnowałem. Ale potem co tam mamy jeszcze? Jednorękiego bandytę w kasynie możemy sobie pograć i to są dużo fajniejsze gry niż cały Duke, no bardzo. A ty w strip clubie byłeś? Nie, jeszcze tam nie poszedłem. Śmigłowcem się fruwa, na śmigłowiec się gdzieś rozbija, ale na pewno strzelałeś do statku matki z tej wieżyczki. Tak, to już strzelałem. Też fatalne było. No, bardzo kiepskie. To co w Dead Space było, mimo tego, że frustrujące 30 razy bardziej, to było lepsze, no przykro mi. Już nie mówiąc o ostatniej misji w Halo Reach, także. No nie grałem niestety w Halo Reach. Ta misja właśnie na tym polega, że siedzi w działku. Co jeszcze mnie strasznie martwi, to ta gra fatalnie chodzi na konsoli. No tam spadki animacji to są praktycznie nagminne. No. Nie idzie normalnie przycelować. Ja grałem na PS3 i jeżeli chodzi o płynność, to nie było problemu. Także. To nie wiem, no według mnie, tak na moje oko, to 25 klatek to jest maksymalnie, co ta gra renderuje na Xboxie. Przykro. Przykro się patrzy. Te wszystkie takie sekwencje zręcznościowe, gdzie tak jak mówisz, że gdzieś tam się spada, czy musimy skakać w kasynie tam na przykład po tych poduszkach, tak? Bo Duke jest malutki. Tak. No to jest kurde tak kiepsko zrobione. Podobało mi się, że ten, jak Duke jest mały, to szczury go gonią i może bić na pięści ze szczurami. Ta gra ma takie mikromomenty, tak? Że gdzieś tam ci się warga podniesie, żeby się zaśmiać, ale to to jest to mi się podoba, wiesz, bo tam jest taka scena, że Duke jest mały, chce przejechać samochodem, ale klapa krata jest za nisko opuszczona, więc Duke mały musi się wspinać po meblach, odbija się po tych pufach, tak jak Mike mówi. No. I w końcu musi przejść przez taki kwietnik, nie? Z perspektywy małego Duke'a ten kwietnik jest jak dżungla, wiesz, i masz taką scenę jak w parku jurajskim, że idziesz przez tą dżunglę i cię gonią szczury. Nie? No, naprawdę. Nie wiem, jak dla mnie ta gra nie oferuje kompletnie nic ciekawego. Tu
Wiesz, znaczy, oni... wiesz, no są głupie teksty. Wibry, no nie, no dobrze, ale to... Wibratory, cycki są. No wiesz, jasne, jak ja miał 10 lat, to byłby w niebo wzięty, nie? Pewnie tak. Wiesz co, żeby ta gra wyglądała za czymś i chodziła w miarę płynnie, to można by było w to pograć, ale z takim... Tak brzydko to jest wszystko zrealizowane, że naprawdę mi się nie chce. No, wiesz, jakby to było ładniejsze, to tak. Ta gra była dla mnie po prostu nudna. Ja bym w nią dalej grał, gdyby nie to, że musiałem po każdej śmierci musiałem tyle czasu czekać. Wiesz, no, ja bym ją po prostu za długo przechodził. Szkoda było mojego czasu. Co mi się trochę podobało, znaczy trochę, na co zwróciłem uwagę, to dosyć ciekawe i fajne achievementy. Tam takie nie wymagające mocno grania, czyli tam zabij 100 potworów, 200 potworów. Ja grałem na PS3, więc nawet nie sprawdzałem. Aha, okej. Także jak miałbym porównywać Duke'a do czegoś, do jakiegoś gówna, w które grałem przez ostatnie tam tygodnie czy miesiące, no to Homefront to jest po prostu cud i majstersztyk, cud techniki w porównaniu do Duke'a. No. To Homefronta bym polecił najgorszemu wrogowi, ale Duke'a niestety. No. Pamiętacie, jak przy okazji premiery Bulletstorma się mówiło, że Bulletstorm to duchowy spadkobierca i utrzymany w tym samym klimacie. Ja myślę, że należy to te dwie kwestie odciąć od siebie, bo Bulletstorm to jest przy tym mistrzostwo świata. To jest zupełnie inna kategoria i super gra. Bulletstorm stworzył dla siebie nową kategorię. To nie jest on jest w żaden sposób powiązany z Duke'iem. To, co reprezentował sobą Duke, to dawno temu umarło. No. Nie, no to jest dokładnie to... Bulletstorm jest w swojej własnej kategorii. Nie musi jej dzielić z żadnym zasmarkanym Duke Nukem Forever. Tak jest. Najgorsze jest to, że ta gra się sprzedała pewnie już w setkach tysięcy egzemplarzy. I to no, naprawdę znaczy nie, współczuję trochę ludziom, którzy się nabrali i kupili edycję kolekcjonerską. A nie, to jest, a powiem ci, że tak, ja bym w podstawowej wersji nie kupił, a kupiłbym kolekcjonerkę. Wiesz co, chyba tylko dlatego, żeby mieć coś z Duke'a, a samą grę wyrzucić do śmieci. Bo kolekcjonerka jest fajna, czy ona jest utrzymana w konwencji Duke'a, jest to naprawdę niezłe jaja w tej kolekcjonerce i ona jest o dziwo dobrze wykonana. No okej, no dobrze, no źle powiedziałem, jasne. Także jeżeli ja się zdecyduję, żeby kupić Duke'a, to prędzej kupię kolekcjonerkę niż zwykłą. Mhm. Bo to jest fatalna gra, ale śmieszna kolekcjonerka. To na pewno. Także do Duke'a już chyba nigdy nie będziemy wracać, ja nie wiem, może DLC ale jeszcze jakieś wydadzą. DLC. Jeszcze jedna sprawa. Mówisz, że pewno się sprzedała w milionie egzemplarzy. Niech się sprzeda w milionie egzemplarzy, niech Gearbox na tym nie straci, bo ja lubię gry robione przez Gearbox. Okej. Okay. Oni mi podpadają coś ostatnio tymi swoimi produkcjami. Ale ja ufam, nie wiem, co im się stało. Ufam, że Gearbox jest w stanie jeszcze zrobić przyzwoitą grę od Duke'u, tylko musiałby ją robić sam od początku do końca. A nie zszywać tego Frankensteina z tego, co odkupili od innej firmy. Mhm. Także gdyby oni od początku do końca sami zrobili Duke'a, to jest jeszcze w tym jakaś nadzieja. Także niech na tym Duke Nukem Forever chociaż nie stracą, niech wyjdą na zero. Okej. Okay. Nie no, niech się zajmą tym Borderlandsem dwójką, a nie z tego, co sprawdziłem, to jednak Duke Nukem się według VG Charts się bardzo słabo sprzedał. Także w tej chwili... No, z drugiej strony, ze strony Gearboxa i 2K to nie była duża inwestycja, nie? Bo trzeba było... I jak długo oni na tym pracowali? 8 miesięcy? No pewnie tak. No to oni musieli tylko zszyć to, nie? Jasne. No w tej chwili widzę w sumie razem na PlayStation sprzedało się 90 tysięcy z jakimś hakiem. Na Xboxa sprzedało się około 100 i na PC-ta jakieś 40. To jest wszystko. No niech potwierdzeniem tego będzie fakt, że sam skancelowałem pre-order na tą grę. Się to chyba od 20 lat. To już potwierdza tylko, jak słaba jest ta gra. No niestety. Jest, no, chyba musimy się rozszerzyć forumogatkową skalę ocen, bo nie kupuj, to jest za mało. Nie zamawiaj nawet. No, nie zamawiaj, nawet nie myśl o tym. A nawet jak będziecie korcić, to nie. Nie. To kup sobie, nie wiem, no
Cokolwiek innego FPP, ale nie Duke'a. Nie, mi śmieszą takie komentarze pod recenzjami, gdzie ludzie piszą, że nie rozumiesz tego. Nie rozumiesz tej gry, że to ma być parodia, że to jest dla osób, którzy grali w Duke Nukema tego 3D i to dla nich jest taki powrót. I dobrze, ale to nie za 200 zł. Ważna jest ten, a to właśnie tego nie rozumiem, bo po prostu gra jest zepsuta. No. Jest słaba, zepsuta, źle działa słabo, są tearingi, jest skacze, jest za mało klatek. No wszystko jest złe, jest nudna, więc tak. Nie bardzo rozumiem tłumaczenia, dlatego że to jest gra dla fanów. Jak ja jestem fanem Duke Nukema i ta gra jest po prostu mega, mega słaba. Zgadzam się. Nie kupować. Precz. Nie kupować. Precz, nie. Spalić, zaorać. Nie myśleć. Nie myśleć. Dalej. Kuba, przejdźmy do jakiejś lepszej gry. Właśnie, ty grałeś w coś lepszego. Red Faction Armageddon. No. Nie, no ale tak słabo chyba nie jest, co? No gra, przynajmniej nie jest... Jeżeli przechodzimy z Duke Nukema na cokolwiek innego, to już przechodzimy lepiej, nie? Właśnie, mogliśmy przejść z Duke Nukema na Spidermana, to by tak Spiderman nie dostał po dupie. Przepraszam, nie dostał. Nie, no przepraszam, dobrze. Grałem tak, grałem w Red Faction Armageddon, skończyłem nawet dwa razy. O tym, bo prawie mi się nie udało skończyć w ogóle gry. O! A dlaczego? No dlatego, że jest jakiś tam mały bug czy problem w kodzie. W pewnym momencie gra się po prostu frizuje, czyli staje i nie da się przejść dalej. Więc jak to zwykle bywa, wszedłem oczywiście na Google, gdzie jak tylko wpisałem Red Faction, to od razu mi Google dopisał: nie mogę przejść dalej przy gondoli. Już wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Oczywiście wszedłem na forum THQ, tak, mojej kochanej firmy, gdzie pierwszy wpis na forum to oczywiście było, że stanąłem przy gondoli i gra mi się zawiesza. Na co odpisało THQ, że jest to oczywiście jakiś przypadek odosobniony, że nic się nie martw, może coś źle robisz. Nie martw się, ta gra jeszcze raz, ten fragment, który działa. Tak, po czym 12 tysięcy wpisów pod tym, mówiących, że żeby się walili, im też gra zawiesiła w tym samym miejscu, potwierdza, że coś było nie tak, gdzie THQ oczywiście napisało, że patch będzie w drodze kiedyś tam, a tymczasem dajemy wam listę rzeczy, które możecie zrobić, żeby przejść dalej. Tam rzeczywiście próbowałem... Myślałem, że dali listę rzeczy, którymi się można zająć zamiast grać. Nie, zrób sobie kanapkę. Szydełkowanie. Mecz. Nie, tam było takie, wiesz, załaduj ten ostatni checkpoint przed tym, gdzie się wiesza i spróbuj dobiec tam w 31 sekund do tego przycisku, zanim się jakiś tam, wiesz, skrypt odpali, nie? Tak próbowałem 10 razy, to się nie udało. Zanim wciśniesz guzik, to zrób przewrotkę, to też się nie udało. No wiesz, taka lista była cała od różnych takich dziwnych rzeczy. Jedna z nich była, żeby wyłączyć autosave i ładować grę manualnie, znaczy save'ować, ale musisz ją zacząć od początku. No więc oczywiście straciłem, wiesz, półtorej godziny gry, zacząłem od początku, rzeczywiście save'ując manualnie i przeszło. Także jeżeli ktoś ma ten sam problem, to a to by tam na liście jeszcze było, że ten problem się pojawia tylko jak grasz czarnym padem, trzeba na różowego przełączyć. Zrób taniec deszczu, wiesz, wyłącz mikrofale w kuchni, bo może, wiesz, fale coś tam. Freon się ulatnia z lodówki. No. A samochód postaw przodem, a nie tyłem. Wrzuć na luz, no po prostu... Graj nago, wiesz, odłącz Kinecta, no wiesz, tam było tego pełno. No. Napieprzyli, a teraz faniakują, no. No, ale na szczęście udało mi się i skończyłem grę. Skończyłem ją nawet dwa razy, bo przeszedłem wczoraj jeszcze na Insane. Wow. Całość można przejść w jeden dzień spokojnie. Nie, naprawdę? No, więc to nie jest jakiś taki długi tytuł. Na Insane się przychodzi jeszcze szybciej, bo po skończeniu gry odpalasz ten mode Game Plus. Czyli masz wszystkie skille. Tak. Masz do tego, włączają się cheaty, czyli możesz sobie tam nieskończoną amunicję, jakąś taką mega broń, która rozpieprza wszystko w odległości 10 kilometrów. Więc po prostu biegniesz i wiesz, i automatycznie wszystko. Rzucasz dwa nuki z góry i cała mapa leży. Żebyś wiedział, no. Spamujesz I win button i...
Jest fajna broń, która się odblokowuje po skończeniu. Jest taki jednorożec, którego trzymamy powiedzmy zadem w przodu. Tak. Jak bardzo mocno ściśniemy w połowie, to on taką tęczą, wiesz, zaczyna bruszyć. Ale oni w pierwszej części mieli młot ze strucia. No, więc oni zawsze mają jakąś taką jedną dziwną broń. To mi się podobało. A co do samej gry, no to jak mówię, można ją skończyć spokojnie w jeden dzień, więc to nie jest jakiś taki długi tytuł. Nie pobiło oczywiście Homefronta, którego to jest mój rekord. Na którego skończyłem trzy razy w ciągu jednego dnia. 3 godziny i 57 minut, to jest mój rekord w Homefroncie single player. Coś o samym Red Faction. No, Red Faction teraz szedł pod ziemię, czyli cały czas biegamy przez takie kamieniołomy, jakieś jamy i jaskinie. W końcu to gra o górnikach jest. W końcu to gra o górnikach. Poprzednia trochę też była o górnikach i nie przeszkadzało jej być. Właśnie trochę chyba bym wolał jednak, żeby to był ten sandbox taki po raz kolejny na powierzchni z elementami takimi podziemnymi. No ale tak poszli i tak jest. Gra przez to bardzo przypomina Gears of War 2. Czyli takie właśnie latanie po komnatach, jakieś tam, nie chcę spoilować, ale wielkie potwory, w które się, wiesz, tam wchodzi, nie wchodzi. To takim właśnie bardzo takim Gears of Warsowym światem zalatuje. Tak samo strzelanie też jest bardzo podobne do Gears of War. Też mamy takie karabiny, które jak już masz trzy ostatnie naboje, to on taki zaczyna wydawać inny dźwięk. Kojarzycie to, nie? Tak. No i to samo jest tutaj. Czyli musieli odgapić albo podglądnąć od nich. Okay. Coś chciałem jeszcze powiedzieć o... Powiedz mi, czy jakiś pojawia się względem dema, bo graliśmy wszyscy w demo chyba, nie? Tak. Czy względem dema pojawia się jakiś element rozgrywki, którego... Znaczy, czy jest w pewnej wersji jakiś element rozgrywki, którego nie było w demie, a który byłby... który miałby znaczenie do podjęcia decyzji ewentualnie? Znaczy, oprócz tego samego biegania po jaskiniach... No bo właśnie... w demie się biegało po jaskiniach, był grat, który odbudowywał, był grat, który łączył taką linką, która się przyciągała i była sekcja z mechem. Czy ta gra tak ma coś ponad to? Nie. Nie, czyli wszystko nie było w demie. Jeżeli chodzi o bieganie i strzelanie, odnawianie, to właściwie cała gra wygląda tak samo. Oprócz mecha mamy... Znaczy, to był mech, to była taka zbroja. Tak, zbroja. Oprócz tej zbroi mamy jeszcze takiego olbrzymiego pająka, mamy większego mecha, mamy statek latający, czyli to, co było w Red Faction 2 i właściwie tyle. Ale te właśnie misje w tych pojazdach są bardzo słabe, bo są po takiej rynnie i tylko, wiesz, chodzisz i rozwalasz ich dość prosto, bo te mechy są bardzo silne, więc to nie ma jakiegoś tam większego problemu z tym. No. Specjalnie sprawdziłem, kto podkłada głos pod głównego bohatera, bo Nolan brzmi North. Ten tylko jak Nolan North. Ale nie, jest to koleś... Boberek. Jeżeli dobrze pamiętam, Snyder chyba na nazwisko. Taki łysy. On wiesz, ale nie dość, że mamy Nolana Norta w co drugiej grze, to teraz cała reszta chce brzmieć jak Nolan North. Raz, że brzmi identycznie, wiesz, barwa głosu, a dwa, te takie jak w Uncharted, wiesz, on cały czas żartuje, mimo tego, że strzelają do niego i on jest cały czas jak pod jakimś tam, wiesz, ostrzałem i coś mu się dzieje, on cały czas takimi żartami, wiesz, w radio rzuca. Wiesz, ktoś tam, jakiś żołnierz do niego, jaka jest twoja sytuacja? A on mówi, no, sytuacja moja jest taka, że do mnie strzelają, nie? Po prostu, no wypisz, wymaluj Drake. A specjalnie sobie myślę, nie, no Nolan North w kolejnej grze, ale na szczęście nie, ale widzę, że wszyscy chcą teraz być Nolanem. No tak, no wiesz, koleś jest w co drugiej grze, czyli wiesz, no tak jak wszyscy kopiują schemat rozgrywki w multiplayer z Call of Duty, to wiesz, kopiują wszystko łącznie z przepisem na głównego bohatera i z jego charakterem. No a podsumowując grę, no to co mi się najbardziej podobało, no to są oczywiście zniszczenia. No to wiadomo, na tym polega ta gra, żeby się bawić tymi budynkami i je niszczyć, odbudowywać, niszczyć jeszcze raz. Im większą masz broń, mocniejszą, tym fajniej to wygląda, bo jednym strzałem można taką wielką, wiesz,
budowlę położyć, ale niestety oprócz tego no, gra nie oferuje nic, bo historia jest niestety słaba i szkoda. W żaden sposób jakoś tak specjalnie nie wciąga, ani nie ma, nie zaskakuje, nawet na samym końcu. Okay. Jest taki, czyli jest boss. Od A do Z masz bossa, do widzenia, koniec, napisy końcowe i tyle, no. Ale powiedz mi, czy historia się opiera w dalszym ciągu o tą polityczną walkę o kontrolę nad Marsem, czy tylko obcy są? Nie, nie, są tylko, nie chcę spoilować, no, ale no jesteś, no, powiedzmy, dobra, potworusy, no. Jesteś jednym z powodów, dlaczego te potwory się pojawiają i ludzie są na ciebie źli i postanawiasz, że wiesz, musisz to naprawić. Dobra. I naprawiasz, no. Naprawiasz, ciężki los. No bo no to ciężko się, wiesz, nie domyśli. No tak jak mówię, na gra nie zaskakuje. Mógłby być jakiś, wiesz, na końcu, o wiesz, oh my god. Mhm. Ale no, sorry. A to, co było w demku, to jest wyjęte ze środka gry, czy to jest początek? To jest w demku, to jest wyjęte ze środka gry. No okay. Przecież demo się zaczynało od tego, to jest twoja wina, Mason, nie? Nie, no jasne. Nie, bo to nie moja wina, nie? To jest dziwnie, bo to jest już powiedzmy nawet nie w połowie, tylko powiedzmy, wiesz, grubo po połowie. Okej. Okay. I zrobili tym trochę spoiler. Ale widzisz, no, nie grając w całość, nie wiesz, że to spoiler. Więc chyba jest okej, okay, jak na moje. No, okay. No, to jak ktoś miał wątpliwości, teraz nas ale, posłuchał ale, i już ja wie, że mu zepsuliśmy. Się zaczęła scenka, wiesz, początkowa właśnie, jestem myślę, o co chodzi, nie? Mhm. Dlaczego się to w jakiś taki dziwny sposób zaczyna? To nie może być początek gry. To coś na rozrobiałem, a wiesz, a nie wiem co. No, ale to trochę nie jedna gra się tak zaczęła. To połowa mojej podstawówki, ja dostawałem opieprz, a nie wiedziałem za co. Tak. Grę w naszej skali wyceniam na pożycz. Okej, okay, czyli nie mam kupować. Nie, bo ja tak trochę się interesowałem tym Red Faction, bo ten poprzedni mnie strasznie mi się podobał. Była fajna, ale wcześniejszy mi się też bardzo podobał, dlatego bez, wiesz, mrugnięcia okiem, wiesz, kupiłem tą część, ale one się bardzo, bardzo od siebie różnią. Okej. Okay. Jednak ten sandbox na powierzchni daje całkiem inną rozgrywkę niż taka rynna przez no tak. Widzisz, bo w sandboxie jest jeszcze o tyle fajnie, że nawet jak jest głupia fabuła, to masz całą tą resztę, którą się możesz świetnie bawić. A tutaj jak ci fabułę zabiorą, no to już niewiele zostaje. No nie ma, no bo wiesz, możesz niszczyć, ale tylko jak dojdziesz ten, nie? Po tej rynnie do jakiegoś tam miejsca, gdzie możesz to niszczyć. Trochę słabo, wiesz, ja bym chciał, żeby oni zrobili ten Red Faction taki jak pierwsza część, czyli że możesz rozwalić wszystko. Okay. Nie ma, że jest skała, która nie możesz ruszyć, a możesz rozwalić budynek. Tam można było przejść, wiesz, jakbyś miał wystarczającą ilość tych amunicji i tych granatów, to pewnie mógłbyś sobie korytarz do końca gry, wiesz, pewnie wybić. Tak. To powinieneś ten, w Dwarf Fortress pograć, bo to tak mniej więcej o to chodzi. Dwarf Fortress? Co to było? Nie pamiętasz, kopało się dziurę dla tych, dla Krasnoludzaka. Strasznie słaba grafika była. W ogóle tam trzeba było instalować jakieś mody, żeby to miało ręce. Ale nie mogę tego jakoś. Konrad w to grał. Kopiesz dziurę, wprowadzają się tam. Wiesz, takie Simsy trochę. Wprowadzają się tam krasnoludy, musisz się dokopać do źródła wody, zacząć ważyć browar. Pamiętam, no. Takie, wiesz, no Sim City takie z krasnoludzką twierdzą. Fajne. Fajne. Nie, to było takie, wiesz, to nie, że robisz browar, tylko musisz wszystkie składniki mieć do tego, wiesz, nie, browar. Nie, no jasne. No to rzeczywistości. Było, no. To była gra, wiesz, na zasadzie prób i błędów. Przy tej grze dotrwałeś do piątego dnia, przy następnej do szóstego i tak dalej. No nie, no serio. Na serio, no bo po 10 dniach się dowiadywałeś, że nie masz masła, nie? Na kanapie. Cała osada ci wymierała z tego powodu. No. Zaczynałeś od początku i wiedziałeś, że musisz zrobić to, co poprzednio, plus masło. Taki fajny obrazek widziałem w internecie, bo kolej zaczął dokumentować przygody swojego krasnoludzkiego klanu, wiesz, i tam właśnie miał piątego dnia dokopaliśmy się do złoży grzybów, nie? Fajne. Nie, no to zachęciliście mnie teraz. Ja muszę... Nie, no muszę być, trzeba tam, bo normalnie jak grasz, to jest, zdaje się, ta grafika w ASCII, czyli masz z tych różnych znaków, nie? Ale jest mod, który robi. Tak, jak zainstalujesz moda, to masz taką grafikę prymitywną, nie? Okej. Okay.
Kurde, jakoś mnie ominęło. No trudno. No. To co, to wszystko o Red Faction? Wszystko Red Faction, tak. No mówię, ocena jest pożycz i okay. Nie próbowałem jeszcze multi. Multi mi się podobało bardzo w poprzednim Red Faction, a tu jeszcze nie miałem okazji tego wypróbować. Jest chyba multi. Na razie próbowałem takie typowe te fale, czyli hordę. Tak okay. Mówię, no, ta gra ma dużo zapożyczeń z Gears of War, więc jest też i oczywiście horda. Hordę skończyłem, bo tam było, jest bardzo prosta, a się dostaje chyba ponad 100 punktów za skończenie. No, mówię, 2 dni grania i mam 915 punktów zrobionych. No, rozumiemy. Nieładnie. No. Nic, tylko poczekać, aż będzie za 3 dychy. No, także to, tak mówię, pożyczyć albo kupić, jak będzie tanie i sobie tam punktów narypać, bo jest prosto. Okej. Okay. No dobra. To następna świeża gra. Dungeon Siege 3. Far Cry 2. Far Cry 3. Dungeon Siege 3. Wy mieliście już okazję pograć, czy jeszcze nie? Ja grałem w demo i nie wiem dlaczego, ale ta gra mnie w ogóle w żaden sposób nie porwała. Kurczę, bo mi się niesamowicie podoba. Ja jej nie skończyłem jeszcze, ale... Właśnie problem polega na tym, że każdy mówi, że ta gra ma coś w sobie takiego, że jest strasznie fajna i wciąga i chce, żeby grać dalej, a mnie jakoś to... Nie wiem, czy to przez demo... Demo jest takie słabe. Grałeś w demo? Tak, wiesz co, demo grałem na PC-cie akurat. Demo nie oddaje demo na Xboxie? Jest. No proszę. No. Tak. Powiedz mi, czy demo oddaje to, co oferuje pełną? Nie, tak, nie. W demie jest zakończenie. Nie. W sensie oddaje. Chodzi mi o to, czy wiesz, jasne. Tak wygląda cała gra, czyli takie machanie, wiesz, mieczem, gdzie masz 2 rodzaje uderzeń i czar. Nie, bo widzisz, no w demie tego nie osiągasz, ale tam potem w pełnej wersji tak naprawdę to masz chyba 6 albo 9 umiejętności, którymi praktycznie non-stop się żongluje. 6, 9? No i one są bardzo fajnie podbindowane pod klawisze, także wiesz, przyciskasz tam trigger czy bumper i się zmienia. Tak coś podobnie jak w Dragon Age'u było, ale to jest tak, że cały czas się wykorzystuje praktycznie wszystkie. I to jest fajne. Okay. I prawdę mówiąc, to jest świetny hack and slash z tego RPG-a. Wiesz co, jeszcze ci, zanim zaczniesz opowiadać, to powiem, dlaczego ja się też nie zdecydowałem kupić. Druga sprawa jest taka, że Maciu w to grał. I tam ponoć są jakieś problemy z co-opem. W sensie, że ta druga osoba... Ta druga osoba jest taka ułomna, no bo no. Nie zapisują jej się przedmioty, po prostu wskakujesz, grasz, ale nic z tego nie masz. No. No, jak drugie Fable. Tak, coś w tym sensie. Jakbym miał grać w tą grę, to bym chciał raczej w co-opie, żeby nie wiesz, było przyjemniej i śmieszniej, a jeżeli ta gra tego nie oferuje, no to ja podziękowałem. Nie, no prawdę mówiąc, co-op, jak dla mnie, to jest najsłabszy element tego tytułu. Mhm. Ale okay. Sam single player jest świetny, jest bardzo fajnie poprowadzona fabuła, nie jest jakaś tam może nie wiadomo jakie cuda na kiju. Ale trzyma się to kupy, są fajne dialogi, fajnie się tego słucha, fajnie się to ogląda. Czy te dialogi też są takie, których nie lubi Tartak, czyli mamy co innego pisze, a co innego tak, mówi. Tak. Ale całość jest naprawdę fajnie zrobiona i to, co mi się... Bo to, co wciąga w tej grze, to ta nawalanka, czyli idziesz, bo te... Ten świat jest bardzo prosty, to jest też na zasadzie takiej rynny, czyli dochodzisz gdzieś do jednego miejsca i jak gdzieś trzeba iść, masz na przykład w lewo albo w prawo, no to nie pójdziesz albo tu, tylko najpierw pójdziesz w lewo, przyniesiesz klucz i otworzą ci się drzwi od prawo, tak? I tak będziesz sobie chodził. Także tu jest dosyć liniowo, ale przez to ta gra się nie nudzi i nie ma tego elementu, bo często jest w RPG-ach coś takiego, że masz ten element takiego znudzenia, że gdzieś tam się błąkasz w kółko i coś robisz i w pewnym momencie jesteś już znudzony, masz tego dosyć, a tu nie, tu cały czas coś się dzieje, walki są dosyć wymagające, także na początku jak jesteś tam magiem, to dostajesz w pierdziel niesamowicie, no ale to jak w każdym RPG-u. I walka mi się bardzo podobała. No, nie jest może taka fajna jak w Torchlight'cie, ale jest taka troszeczkę bardziej zręcznościowa, że trzeba tam odskakiwać, jakieś gdzieś tam... No, te wszystkie moce trzeba wykorzystywać i trochę trzeba pouciekać, tam kitingu trochę zastosować. ale daje to radę, mi się to bardzo spodobało. Nie grałem jakoś mega długo w to, ale no...
poleciłbym to każdemu takiemu fanowi, bardziej chyba hack and slashy niż RPGów, ale ten, ale no, na pewno warto w to zagrać. Nie jest tak, że ta gra nic nie oferuje. No, Obsidian stoi za tym, tak? Więc tutaj już... No właśnie, to też jest kolejny powód, dla który mnie od razu ten, wiesz, wykrzyknik się pojawił. No ale widzisz, Tartak już się zainteresował, słyszę. No ja lubię Obsidian. No, także... No, oni robią ciekawe gry. To zgadza się. Te ciekawe gry z totalnie zrypaną, wiesz, mechaniką. Nie, ale tutaj ten... I teraz pytanie, wiesz, brzmi, jak bardzo chcesz się męczyć, nie? No, ale nie, bo tutaj na pewno się nie będziesz męczył. Menu jest dosyć fajnie pomyślane, ten interfejs jest też dosyć ciekawy, trochę gorszy niż w Torchlight'cie, jak na moje, ale ten, ale no daje radę. Gracz okay, tylko. Ale za to co-op jest totalnie, wiesz... No nie, no jasne. Przede wszystkim nie ma spieprzonej grafiki, bo grafika jest fajna, fajnie zrobiona, ładnie płynnie chodzi nawet na konsoli. Nie, oni grafiki nigdy nie pieprzą, tylko jest jakiś taki element, wiesz, mechaniczny. Nie, Alfa, ja bardzo lubię Alfa Protocol, ale wiesz, mistrzostwo świata. No, Alfa Protocol to jest, wiesz, inny, wiesz, no, mhm. Takie truf, Fallout... wiesz, skradanie się. Fallout wygląda okej. Okay. Tak, okej. Okay. Znaczy no, jak na Fallout, nie? Wiadomo, no, że ty, no, wszyscy no, wyglądają, no, jakby mieli gangbang z jakimiś tam jaszczurkami. Ale ten, co mnie trochę zmartwiło, bo najpierw pograłem na Xboxie dosyć dużo, a potem wyszło jeszcze demko pecetowe i włączyłem sobie demko na pececie i na pececie ta gra wygląda dużo ładniej i dużo płynniej chodzi, także jak ktoś ma możliwość wyboru pomiędzy wersją konsolową a pecetową, to ja zdecydowanie wybrałbym pecetową. Nie, no wiesz co, no wszystko teraz będzie wyglądało lepiej na pececie, to co wychodzi obecnie, no nie oszukujmy się, no to już mówiliśmy o tym tyle razy. Nie, no jasne, ale wiesz, tu nawet tak przestarzałe, że no. No, tu nawet o tą płynność trochę chodzi, bo na konsoli jest tam, powiedzmy, nie spada ta animacja zbyt mocno. No, PC ty ale... upgrade'ujesz non-stop, a ta konsola ma ile? 6 lat? No jasne, zgadza się. Ale tak jakby ktoś miał wybór, to ja tak delikatnie sugeruję tam zza rogu. Jak ktoś ma wybór, to wiesz, i chce grać na wiesz, wygodnie rozłożony na kanapie, wiesz, pomijam wynalazki typu, wiesz, komputer do telewizora, bo tak, takie też są argumenty. No tak, ale wiesz co, ale to no, nie ma w tej chwili już z tym problemu, no ten argument z graniem na kanapie to już taki trochę stary się zrobił. Podłączyć po HDMI komputer do telewizora to jest naprawdę kupno kabla i podłączenia go w tej chwili, to nie jest żadna filozofia. Pad od Xboxa w rękę i jazda, no. Tylko tyle, że bardziej szumi niż konsola. Chyba, że ktoś ma strasznie wyciszonego peceta. No, ale ja polecam Dungeon Siege'a i nawet bym w naszej skali go tutaj w stronę kupuj, niż tylko pożycz, bo to jest solidna gra, nie jest jakaś mega długa, ale też nie jest krótka, także na pewno dwucyfrowy licznik godzin będzie, żeby ją skończyć. Wiadomo, jak się będzie parło i do przodu i tam nie zwracało uwagę na fabułę, to może być pewnie trochę krócej, ale tak... Ponoć 15 godzin z tego, co... Tak, to jest taki normalny czas przejścia i myślę, że wystarczający, bo takie... mi osobiście takie Dragon Age rozwlekłe już się trochę znudziły i przeważnie było tak, że w którymś momencie czułem się już strasznie znużony po tam 30 godzinie grania, a tutaj masz, wiesz, taki 15-godzinny... Mhm. Przejazd przez ja tą grę wczoraj widziałem już za $39, co mnie też bardzo zaciekawiło. No, podejrzewam, że ona nie będzie długo. Dwie dychy poleciała w ciągu dwóch tygodni, trzech tygodni. Może trochę słabo się sprzedaje, nie wiem jak się sprzedaje w tej chwili. Ale ten, ale jest fajne, także Tartak, ja tobie bym polecił, bo ty lubisz takie gry. No ja miałem nadzieję na koopa. Obsidian. No ja wiem, że Obsidian, ale ja chyba ale poczekam. Tartak, Obsidian. Co jest ciekawe... Dobra, zamówione. Co jest ciekawe, to w grze jest wykorzystany Onyx Engine i to jest podobno obsidianowy jakiś tam nowy wynalazek. O Jezus Maria. Ale tak samo się nazywa chyba ten engine, na którym wszystkie gry Ubisoftu powstają, tak? Dobrze pamiętam? Też jest chyba Onyx, tam te wszystkie Prince of Persia i tak dalej, to też chyba był Onyx Engine. Zastrzel mnie, nie pamiętam. Zastanawiam mnie, czy to jest ten sam, ale no wątpię. No. Obsidian chyba nic nie ma z Ubisoftem wspólnego, prawda? Bardziej z Bethesdą. Chyba tylko tyle, że chcieliby robić takie gry jak oni. Pewnie. Tak. No, a może kupili ten engine? Nie wiem, no, nie będę się wypowiadał. Tak mi się rzuciło w oczy przy przeglądaniu internetu. Obsidian coś ma za dużo pieniędzy.
Nie, ale to, nie, bo Obsidian, oni raczej pracują na czyichś tych engine'ach i na czyichś markach. Nie? A wyobrażacie sobie, jakby Duke'a dali Obsidianowi? Tam by można było robić rzeczy. Faje się by działo. Tak. Nie, to jeszcze lepiej, tylko jakby Sega dostała. O Jezus Maria. I śmiertelne kliknięcie przy wciskaniu start, takie bling. Tak. I sama, ta sama czcionka, co w Metal Gear Solidzie, Jakuzie i 15 tysiącach. Taka japońskie techno po wciśnięciu stare. No dobra, dobra, to jak jesteśmy przy japońskich grach, to przechodzimy do ostatniego tytułu. Uwaga, premiera na forum Ogadce. Dzisiaj jest premiera tej gry w ogóle, tak chyba. Shadows of the Damned. W Europie na pewno ma dzisiaj premierę. W Stanach wydaje mi się, że miało parę dni temu. We wtorek, tak, bo w Stanach wiadomo, jak to z tymi premierami jest. W Europie w piątek. Tak to jest, że u nas Ultima wysyła szybciej niż w Stanach premiera. No właśnie. No, przykro mi bardzo, Wojtek, że nie mogłeś zagrać przed nami. Ale nie wiem, mieliście okazję pograć w to, czy nie? Nie, ja widziałem kilka filmów. Okay. Zobaczyłem filmik, porównałem to do Resident Evil, w którym nie można ten biec i strzelać. Gdyby to był Resident, to ja bym już w to grał. Ale... Nie, nie, to ja wam opowiem. Zacznijmy od tego... Słuchajcie, chłopaki, ja wam powiem. Zacznijmy od tego, że ja w to nie grałem. Ale opowiem wam historię Shadows of the Damned. Bo jak zamiar mi opowiadać trailer na YouTubie, to ja tego też widziałem. Nie. Opowiem wam tą grę z perspektywy obserwatora. Okay. Bo obserwowałem, jak ktoś inny grał. Wiadomo, kto, mój brat, tak? No. Grał sobie w tę grę. I co mnie po prostu zabiło, to jest gra japońskiego producenta, tak? Czyli mamy Grasshopper Manufacture, czyli pod spodem jest tam Goichi Suda, Shinji Mikami, tak? Czyli to już jest po prostu... Wiemy, z czym to się je, tak? Czyli Resident Evil i tak dalej. Silent Hill, Akira Yamaoka, muzykę też stworzył tutaj, więc ciężko mi w ogóle jakoś tutaj zacząć i skupić. Załóżmy, może zacznijmy od początku. To jest Unreal Engine 3, czyli już totalnie nie pasuje do japońskich gier. W ogóle tą grę to chyba wydało Electronic Arts, tak? Tak jest. Tak, to już mi tutaj coś nie pasowało. No i teraz dochodzimy do samej rozgrywki. Ta gra to jest tak jak filmy Rodriguez'a. Czyli po prostu taki totalnie porąbany humor. I co jest właśnie... Nie wiadomo, co się dzieje, tak? Tak, co jest najważniejsze. Ale humor taki zachodni, czy... Właśnie chodzi o to, że jest humor zachodni. To nie jest... To, wiesz, to robili Japończycy, ale humor to jest rodem właśnie z filmów Rodriguez'a, tak? Ale wyszło im, czy jest wyszło, taki sztuczny? Wyszło, nie, wyszło im świetnie. Naprawdę... Sama gra nie jest jakoś tam porywająca, ale ona jako całość, naprawdę głównie przez ten humor i tą rozgrywkę i dialogi pomiędzy tam powiedzmy bohaterami, bo tam mamy Garcia, tak? Garcia to jest główny gościu, który tam sobie łazi i trzyma taką, na takiej pałce ma czaszkę i z tą czaszką Johnson cały czas rozmawia. Proszę? Ta czaszka to jest Johnson. Johnson, dokładnie. I oni całą grę ze sobą gadają, ale po prostu walą takie teksty, że wiesz, a nawet siedząc w drugim pokoju i słuchając tylko jak brat to ogrywał, to co chwilę przychodziłem i mówię, kurde, o co tam chodzi? A wiesz, ten główny Garcia to jest Steve Bloom, czyli Grayson Hunt z Bulletstorma, czyli Kapitan Foley z Call of Duty, tak? To jest ten sam aktor. I po prostu wali takie teksty takim typowo meksykańskim akcentem. Mówi takie, wiesz, my name is Garcia fucking Hotspur, nie? Albo takie, gdzieś tam mieli wejść z tą czaszką, znaczy wejść z czaszką, no miał gdzieś tam wejść. I ta czaszka się bała, czy bał się, że coś tam mi się nie uda, a on mówi, że I am Mexican, not a Mexican. I takie, wiesz, takie, same takie teksty w tym stylu lecą. I naprawdę jest mnóstwo takiej szydery i takich, do pieca dokładania, tak, co chwilę. Także jak na japońską grę, to teksty i humor to jest coś niespotykanego. Okay. Sama konstrukcja tego tytułu, no to jest Unreal Engine 3 graficznie. Grafika jest taka trochę dziwna, jest taka jak gdyby
Ciężko mi to opisać. Jest takie, przejaskrawione tekstury w niektórych miejscach, ale to cała gra jest tak, skonstruowana, że czerpią z dorobku kina klasy B, że tak starają się właśnie, mówisz o tych przejaskrawionych teksturach, tak? Mhm. Czy nie jest tak, że to wygląda trochę jakby taśma filmowa była prześwietlona, kolory wyblakłe? Myślę, że to specjalnie uderzają w ten ton? Może być. Wiesz co, ja tak przyglądając się przez całą grę, nie mogłem tego rozgryźć, dlaczego oni to tak zrobili, ale jakoś to mocno nie przeszkadza. W pierwszej chwili mnie to trochę tak zbiło z tropu i nie bardzo mi się to podobało, ale potem zaczęło to do tego, do całej gry pasować, więc... No dobra, ale powiedz mi, o czym jest gra? No, o dobrze i złym, tak? Nie, dobra. Nie, no powiedz mi, bijemy się, strzelamy do kogo? Strzelamy do różnych tam truposzy i takich tam diabłów i... Ale gdzie, w Meksyku, w piekle? Nie, no w piekle właśnie. Chodzi o to, że to się dzieje, wiesz, w takich właśnie klimatach podziemnych różnych. Okay. Taka psychodela momentami też jest. No i... co, nie ma żadnych kanarków mieszkających w Afro i... Nie. To właśnie chodzi o to, że to jest... No mówię, ta gra jest bardzo dziwna. Ta gra jest bardzo dziwna. Czekobosów? No. Nie, powiedzmy, że nie przepadam. Nie przepadasz. Także ciężko mi cokolwiek więcej o tym mówić, bo mówię, bardziej się przyglądałem niż grałem, ale tak jak miałbym ją ocenić na pierwszy, drugi, powiedzmy, rzut oka, no to jest Rodriguez i taki humor właśnie kina klasy B. A czy ta sama rozgrywka właśnie to jest taki Resident Evil, czy do czego bym to porównał? Wiesz co, do czego bym to porównał? Po prostu się chodzi i strzela do potworów i takimi dziwnymi strasznie brońmi różnymi. Ale jest cover system, czy na klatę wszystko przyjmuje? Nie, z tego co pamiętam to chyba nie ma, ale mogę się mylić, bo mówię, bardziej się przyglądałem tak z doskoku, a nie grałem w sam tytuł, dlatego... Czy Garcia nosi skóraną kurtkę na gołe ciało? Co? Teraz mnie zabiłeś, no. Gdzieś widziałem na trailerze. Czy tak jak Max Payne na koszulę Hawaii? Wydaje mi się, że tak było. Wydaje mi się, że na trailerze widziałem, że nosił ten skórzaną kurtkę na gołe ciało. To tak, no. najwyższy poziom kozactwa. Tak, dokładnie. Nie, no on jest mega kozacki, tak? Nie, no przecież jest, wiesz, w piekle, to już spocone pachy mu raczej nie będą wyjść. Nie, to jemu to nie będzie przeszkadzało. Wiecie co, bo ta gra to nie jest jakiś górnolotny tytuł w ogóle i tak dalej. Nie, bo tak z tego opisu to ja tak nie mam nadzieję. Ale dla samego humoru i tych tekstów, które się tam pojawiają, to ja bym to kupił. Tak, a można te same teksty znaleźć na YouTube, czy... No pewnie można, no. Będzie można pewnie za parę dni, no bo gra dzisiaj miała premierę w Europie, tam w Stanach 2-3 dni temu, no to chwilę potrwa i już tam coś powrzucają. A co, chcesz mnie przekonać, że za 200 warto? Nie, za 200 nie, ale myślę, że tak za 130 to... Naprawdę to jest... Ta gra nie jest jakaś długa, tam można ją skończyć gdzieś około pewnie 10 godzin, myślę, tak było. I za 130 można to łyknąć, jak najbardziej. Ja się naprawdę się nie spodziewałem, że to będzie taka fajna gra. Powiesz, że kupić w naszej skali? Że kupić... Kupić, ale nie w tej chwili, no. Okay. Czyli pożyczyć jednym słowem. Czyli pożyczyć. Dobra, to umówimy się tak, ja to kupię, jak się nie będzie podobać... To mi to sprzedasz. I nie możesz powiedzieć nie. Okej. Okay. No, ale ja to kupię za 130, a tobie za 150 sprzedam za karę. Dobrze. Dobra. No bo ta gra to jest ten, żeby nie było, to jest taki, no z definicji to powinien być taki survival horror, tak? Dobra, ale teraz już wiesz, słowo się rzekło, to nie próbuj mnie o no. Jakieś naleciałości z Resident Evil'a i tam z innych tak, takich Silent Hill. Obsidian robił też. Tak, Obsidian robił, no jasne. Także tam to wszystko jest, ale wydaje mi się, że to jest po prostu solidny tytuł. To na pewno nie jest majstersztyk, ale jak komuś przypasują te teksty i klimat, to nawet jak będzie gówniane strzelanie i cała reszta będzie taka sztampowa, to będzie fajne. No. Wiesz co, ja byłem tym tytułem zainteresowany po kilku trailerach, ale o tym na krótko przed premierą oni wypuścili trailer o Johnsonie. Mhm.
i było masa nawiązań do Johnsona. Jak długi jest twój Johnson, jak potężny jest. Tak, tak. Czy masz takiego Johnsona jak ja, no wiesz, mhm. z angielskiego ten Johnson to penis, nie? No to jasne, oczywiście. No, tylko wiesz, to gra mi się podobała, a potem wypuścili ten trailer o Johnsonie, tak myślę sobie, no nie, no to ile ja mam, 12 lat mam? Nie, ale widzisz... Ja będę chciał słuchać o Johnsonach, to sobie Duke'a włączę. Ale tam są takie żarty, wiesz co, tu jest 100 razy lepiej. Jak miałbym porównywać żarty z Duke'a, a żarty tutaj, no to bije go na głowę, no, Shadows of the Dead. No, ja też się lubię śmiać z głupich żartów, no dowodem tego niech będzie Bulletstorm, natomiast ten trailer zamiast zachęcić, to mnie zniechęcił. Nie, nie, sama gra naprawdę, ta warstwa, ta taka humorystyczna, teksty są naprawdę świetnie zrobione. No tutaj, nawet przysłuchując się, nie widząc co się dzieje na ekranie, to ja po prostu spadałem z krzesła momentami. Aha. No dobra, mimo już siedziałeś na fotelu. Mimo już siedziałem na fotelu, tak. Spadał z krzesła. Mimo z krzesła. Ja po prostu przesuwałem się tak jak, do góry. Nie, jak leciał, to wpadał na krzesło. Tak, krzesło, tak. Zgadza się. Ojej. No wiesz, a jak ci się podobał Grayson Hunt w Bulletstormie, to tutaj jest podobnie, no. No poza tym ten nosi skórzaną kurtkę. Ten nosi skórzaną kurtkę, no. Wiesz, i ma takie przerośnięte ego trochę, nie? Że... Nie, bo Grayson nie miał. No. Nie, no to taka widzę dobra gra po Duke'u. Od razu się w ten sam klimat można wpasować. Tak, ale wiesz co, ona jest 100 razy lepsza. Kolesia z przerośnięciem, bo przynajmniej gameplay nie kuleje. Nie dość, że podobna, to dla odmiany dobra, nie? No, no, dokładnie. No nie, no podobna tam no, designem na pewno nie jest podobna. Nie, podobieństwo się kończy na żartach, powiedzmy. No, tylko, że tutaj zbieżne, takie... zbieżne są tylko fiuty. No. No, zgadza się. Także to chyba tyle by było Shadows of the Damned. I to mówię z perspektywy obserwatora, a nie gracza. Dlatego... No, okej. Okay. Dlatego ale... może jakbym zagrał, to by się okazało, że to jednak gówno jest, no ale... ale mi się podobało to, co jak widziałem. Jak się wycofuję teraz, to się teraz się wiesz, cofa. No. Ja tą grę, ta gra w zasadzie już do mnie leci z Amazona. On teraz nie jest pewien, czy ma 150 zł w portfelu, także wiesz. No nie, no ale filmy Rodrigueza lubisz? Wolę Tarantino, ale Rodrigueza też zniosę. No to jest okej. Okay. Jesteśmy w domu. Dobra. To będzie chyba wszystko. Wszystko? No. A powiedzcie mi jeszcze, bo demo Trench coś znikło, nie? Z europejskiego... Nawet się nie pojawiło. W kilku europejskich regionach się nie pojawiło. Pojawił już jakiś official statement, że są jakieś problemy, których się nie spodziewali, z dystrybucją na niektórych obszarach europejskich. Cokolwiek ale wybrnęli. Cokolwiek to ma znaczyć, ale już niedługo powinno trafić na te brakujące rynki. I kurczę, ja się wkurzyłem, bo czekałem na tą grę. Ale ja ściągnąłem, wiesz, demo, wiesz, tej gry i tak jakoś niespecjalnie do mnie ten trafiło. Lubię, tak samo jak, może nie tak samo jak ty, bo ty jesteś w ogóle fanem Tower Defense, ale mam, ja też, no tak, też to lubię. Wydatuowany mam. No. No. Podobał mi się bardzo taki arty, nie tyle grafika, co arty tej gry i sam taki no styl. Klimat jest super, no. Klimat jest taki właśnie steampunka, połączenie z II wojną światową. Dodatkowo możemy grać Polakiem, który się nazywa Józef Kowalski. O Jezu, już lepszego nazwiska nie mogli wybrać. No, który często nawiązuje tam właśnie do Polski, że coś tam, że brakuje mu polskiej kiełbasy albo no, jakieś tak. Więc takich rzeczy jest tam mnóstwo, więc to mi się podobało. Ale sama gra jest niestety no, średnia i mam wrażenie, że się szybko znudzi, bo jest dość powtarzalna. No. To ale taki jest Tower Defense, no, to trzeba być świadomym tego. Coś takiego jak Toy Soldiers, czyli stawiasz te wieże, ale oprócz tego możesz jeszcze się poruszać. Przede wszystkim jesteś, wiesz, mechem, który strzela i upgrade'uje swoje tam bronie, a oprócz tego stawiasz wieżyczki w konkretnych miejscach. Mhm. A tam jest jakiś system, tam można grać w kooperacji czterech graczy, nie? Tak. No, można. A tam jest jakiś system lootów jest, czyli kończycie partię i wypada skrzynka i w tej skrzynce są losowe elementy mecha, które można zamontować. Tak. Także jak ktoś lubi takie ten kolekcjonowanie zbroi i tak dalej, to też może być fajne. A druga sprawa, że tak... Mówię, bo ja lubię. ...punktów, no i to jest dużo. Trochę za dużo, no.
Ale to wiesz, można poczekać. No. A jeszcze wyszło co? Ściągałeś tą Lucha, coś tam? Ściągałem to Lucha Fury. Lucha Pampucha, czy jak to się tam nazywało. No. I to nie dotrzymałem do końca, niestety mnie bardzo irytowało. Ja dema też nie skończyłem, bo było nudne. Pierwsze, co mnie zawiodło, to że nie ma koopa przez sieć. Znaczy, że nie można grać przez sieć, tylko jest couch koop, czyli na kanapie. Nie można przez sieć grać, no i postaci się ruszają bardzo sztywno. Fatalnie. To jest jeden z tych przypadków, że wiesz, ilość kroków nie przekłada się na dystans, tylko on tak jakby płynie chodzi na łyżwach, nie? Oprócz tego jest strasznie drętwo. Bardzo mi się podoba design, fajna muzyczka jest areny te, bo to jest beat'em up, czyli cały czas w prawo się idzie. Fajne kolory, widać, że te etapy są przygotowane z dużą pieczołowitością, jest duża dbałość o szczegóły, tylko kurczę sama gra, czyli to pranie po mordach jest takie bardzo drętwe. Także ten taki tutorial był nawet, wiesz co, bardzo dziwny, bo próbowałem coś tam zrobić, co oni mi pokazywali na tym, co mam wcisnąć i to mi w ogóle nie wychodziło. Na tym ringu? Mhm. No bo tam tutorial jest X i B, a koleś mnie, wiesz, łapał, nie? I wyrzucał. Nie, ten tutorial jest spieprzony, bo na początku ci mówią, żebyś walił piąstką, to jest wszystko okej, okay. Potem kopał z nogi jest okej, okay, a potem pokazują, że taką kombinację, żebyś kogoś chwycił i zaczął go opieprzać, jak go chwytasz. A ci goście, których masz chwytać, to są jedyni, którzy mają taki atak, który polega na wślizgu. Więc ty go chcesz chwycić, a ten drugi robi wślizg. Ty go chcesz chwycić, a ten drugi robi wślizg. Nie? I wiesz, w koło Macieju, nie? Na tym wymiękłem właśnie. Potem jest lepiej, bo mówię ci, no pojawiają się ten etap, po którym się idzie, jest bardzo fajny, bo to wygląda taka, wiesz, przejaskrawiona meksykańska wioska, nie? Coś jak Shang. Tylko że w trzecim wymiarze wszystko. Fajny klimat, ale no. Na szczęście ten Summer of Arcade się zbliża. No. Właśnie, a przez ten sezon ogórkowy planujecie jakieś takie retro granie, czy bardziej może w Summer of Arcade właśnie? Ja się skupię na Summer of Arcade. Chyba już nic pudełkowego nie kupię w te wakacje. No ja już mam, pierwsza partia krapów do mnie dotarła, także nadrabiam. Nie wiem, czy mi starczą do... Następna forum ogadka będzie pod znakiem pierwszego crackdowna. Nie, no czekaj, mam Prey, Saboteur, Circle of Doom, czyli Kingdoms Under Fire. Saboteur to nie jest krap, przepraszam. Nie, tak wiesz... Zbiorcza, no tak spiłem. Jest taki vomit bardziej. To jest saboteur. W ogóle to jest saboteur. Musimy wymawiać, wiesz, teraz jest moda na wymawianie dobre, ten saboteur. Tak, to powiedz mi, bo ja raczej nie mam problemu z wymawianiem tytułów gier, natomiast ta jedna to... No powiedzieli saboteur, a to jest saboteur. Ja mówię o jednej grze, z tym sabotażystą to sobie poradzę, natomiast powiedz mi, jak wymawiać tytuł, bo taka moda jest teraz, jak słusznie zauważyłeś, jak wymawiać tytuł tej gry Johna Woo. Jakiej gry? jak powiem tytuł. Stranglehold? O, właśnie tej. No tak, właśnie tak się mówi. Bo na tym sobie zawsze łamie język. Może ta gra też jest jeszcze na mojej kupie krapów do ogrania przed Deusem, także na pewno zdążymy coś jeszcze nagrać i się popastwię nad tymi grami. Czyli następna formugatka minie nam pod znakiem krapów. Ogórków. Starszych tytułów. Niektóre z nich pamiętają, wiesz. Pierwszą wojnę światową. Króla Ćwieka. Pierwszego Dasza jeszcze pamiętają. Dobrze. A propos jeszcze Summer of Arcade, jestem ciekawy, jak oni to rozwiążą, bo wśród tych tytułów, które mają się pojawić, jest jeden tytuł na Kinecta. A wiadomo jest, że oni zawsze robili tą promocję taką, że jeżeli się kupi wszystkie tytuły, to zwracają ci... Musisz mieć Kinecta. 1200, no właśnie to mnie boli, bo nie mam zamiaru tego kupować. No to nie bardzo chcę, wiesz, no głupio też jest kupować, wiesz, Fruit Ninja Kinect po to, żeby ci za niego zwrócili, nie? Po miesiącu. Bez sensu. O to chodzi, Microsoft doskonale wiedział, co robi.
Nie, no ale to wiesz, to lepiej go mieć, skoro i tak ci zwrócą kasę za to, nie? Ale wiesz, jak kupisz chyba 4 z 5 tytułów, to ci oddadzą chyba tam 400 punktów, więc... Aha, czyli chcesz zamanifestować, nie zagłosujesz, chyba... czy zagłosujesz portfelem, tak? Tak, tak. Właśnie. Słuchajcie, jak się miała nazywać ta gra taka... To z tym gościem, co grał w zeszłym roku w tej grze. Nie, ta od tych, co Just Cause zrobili, miało być teraz w arcade coś takiego. Że co? Jeszcze raz? Taki twin stick shooter od tych gości, co Just Cause zrobili, Avalanche Studios chyba, tak? No bo to nie, ma być taka gra. A to nie jest ta, co wyglądała jak Desert Strike? No, właśnie o tym mówię. Ale to nie jest, to nie będzie w Summer of Arcade. A to nie będzie w Summer of Arcade? Okay. Nie. A jak to się nazywało? Będziesz miał... To fajnie. W Summer of Arcade będziesz miał Toy Soldiers. O, super. Będzie ten Insanely Twisted Shadow Planet, czyli to jest taki pixel junk shooter na Xboxa. Będzie oczywiście Fruit Ninja Kinect. Będzie bardzo fajny Bastion, czyli ten taki, co narrator opowiada cały czas to, co mówisz, bardzo fajne. No. I będzie ostatnią grą, będzie, jeżeli dobrze pamiętam, From Dust. No, czyli to nie wiadomo co. I to jest cały Summer of Arcade. No to tak dwie na pewno, może trzecia. Ja mam 900 punktów, więc ciekawe, czy mi starczy chociaż na jedną. Wiesz, mógł sobie trailer ściągnąć której z nich. Nie, wiadomo, że gry będą 1200, no zawsze tak było. Buty dla awatara sobie kupię. Buty. Jakieś klapki może ci starczy. No. Nie, ostatnio ten. Jak będzie tylko strój piłkarski AC Milan kompletny, to od razu kupię. Właśnie wiesz, że w Stanach na usańskim Xboxie nie ma w ogóle strojów tych piłkarskich? O, ale słabo. Słabo, nie? No. Musisz sobie założyć konto europejskie, kupić strój, a potem założyć go na swojego amerykańskiego awatara. Tak, tak. Za mały będzie. Taki pępek będzie wstawał, tak? Nie ma tych rozmiarów. Nie ma. Rozmiary, no. Okej, okay, dobra. To kończymy 39. smogatkę. Żeby było ciekawiej, to dokładnie rok temu o tej godzinie kończyliśmy również formogatkę, ale nie pamiętam którą, więc... To rok temu. Możecie poszukać i na forum napisać. Wiem, że okrągła rocznica 39. No. I kto napisze pierwszy, będzie najlepszy. No, drugi najlepszy, bo drugi. Pierwszy najlepszy ja jestem, a drugi okay, może być ten, kto drugi najlepszy. Po tartaku. Do usłyszenia. No, na razie, pa. Ui! Moja komórka MMS-ów nie obsługuje. Przykro mi bardzo. Jezus Maria. Mike, może... Nie, obsługuje, ale ma tak, ekranik ma tak mały, że i tak ich nie widać, więc wiesz. To ci ten, SMS-em ci wyślę linka do Image Shack. O. Do bloopersów będzie mało chyba. Tata, powiedz coś śmiesznego. Śmiesznego. Powiedz dupa. Powiedz coś, opowiedz dupa. Coś ten. Czy twój pies miał jeszcze jakieś problemy? Tak, tym nie razem nasrał mu na sufit. Dobra, tematów nie ma faktycznie. No. Okay. Nie, no to z racji tego, że jest sezon ogórkowy, możemy tak zrobić krócej po prostu. Z 2 godziny, a nie 2:30.
wiecie, jak ja uwielbiam tą markę. No. No to jest nas dwóch. Jak nie trzech. Nie, ale ja mam po prostu alergię na Sonika. Reaguję, wiesz, nerwowo, jak widzę tą grę. Grałem w Duke'a i grałem w Spider-Man Web of Shadows. Oż ty w mordę. Gdzieś ty to wynalazł? Pożyczyłem od kuzyna. O Jezu. Nice. Dobra. Będzie na ekranie, tak? Jak pedober wyskakiwał. O, na przykład, no. A ilekroć ja widzę screeny z tego ujęcia, to muszę się dokładnie przypatrzeć, bo zawsze mi się wydaje, że jednej z tych dziewczyn coś na ustach wisi. Zawsze. Zawsze muszę się przyjrzeć.